Szanowni Państwo, proszę uwagę. Otwieram 35. sesję Rady Gminy Dużbice. Serdecznie witam. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych na dzisiejszej sesji jest póki co radnych 12. Informowałem pana radna Bogusława Kantas, że będzie nieobecna na dzisiejszej sesji. Pozostali nie witam Piotra Dużbicka, ale proszę witam panią Bóg, witam panią skarbnik, witam panią sekretarz, witam serdecznie sołtysy, witam wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą sesję. Jeżeli chodzi o porządek obrad, w dniu dzisiejszym został dostarczony radnym łącznie z materiałami i przedstawia się następujący. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach. Powołanie do Rady Komisji Statutowej. Kolejna uchwała. Wstępne określenie lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Dużbice. Uchwała dotycząca zmian w budżecie gminy na rok 2018. Uchwała dotycząca zmian wieloletnich prognozy finansowych gminy Dużbice na lata 2018-2027. Uchwała dotycząca udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej w Podstole, gmina Dużbice. Uchwała dotycząca udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej w Różniatowicach, gmina Dużbice. Punkt 5. Ocena zasobów pomocy społecznej gminy Dużbice za 2017 rok. Punkt 6. Informacja z działalności wójta gminy między sesjami. Punkt 7. Interpelacje radnych. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Pozwólcie Państwo, że usiądę. W takim razie, czy są jakieś wnioski dotyczące porządku dzisiejszej sesji? Proszę bardzo, Pani Radna. W związku z tym, iż zasoby zostały przekazane do dnia 30 kwietnia bieżącego roku, pytam Panie Przewodniczący, czy zasadnym jest podejmowanie uchwały? Ale to jest informacja. Bo my wstępnie mieliśmy uchwałę podejmować. Czyli pozostajemy przy informacji, bo chciałabym tutaj mieć już jasność. Tutaj jest informacja. Jeśli to jest informacja, to informacja. Znaczy zawsze to była ocena zasobów pomocy społecznej. Z tego co pamiętam, to żeśmy tutaj nigdy tego pani uchwalę nie wyjmowali, tylko było to przedstawione. Jako informacja. Jako informacja. No dobrze, nie są. Szanowni Państwo, mam coś jeszcze może wnioski? Ja mam taką prośbę tutaj do szanownych Państwa radnych, żeby jeszcze wprowadzić do porządku obrad na dzisiejszą sesję. Projekt uchwały dotyczący oddania użytkowania wieczystej nieruchomości w miejscowości Pułkowie Górne. To jest 8 aktów. Działka stanowiąca własną gminę Dużbice na rzecz ochotniczej straży pożarnej w Dużbicy. Działka gminy Dużbice na rzecz ochotniczej straży pożarnej w Pułkowie Górnym. To jest 8 aktów. Tutaj komisja się tym tematem zajmowała i komisji budżetowej. Może tak to przepraszam, czy ja do pracownika zadzwoni? Czy pan będzie przedstawić? Ja przedstawię pani. Dobrze. Bo wiem, że byliście w kontakcie. I te. No, także moja prośba, żeby wprowadzić może podotację do ochotniczej straży, bo to dotyczy też straży. Także moja prośba taka do szanownych państwa radnych. Czy są jeszcze jakieś? Proszę bardzo. W związku z tym, że przyszła opinia z Rio, Nie, to opinia dotycząca wykonania budżetu do 2017 roku, tak? Znaczy już naszej opinii komisji rewizyjnej. Ja rozumiem, ale to komisja, sesja absolutoryjna na będzie w czerwcu. Także tutaj dziękuję radnemu za informację. Bardzo dobrze, że tutaj radny ten, ale taka była mowa, że w czerwcu będziemy sesję absolutoryjną organizować. Zresztą jak co roku. Czy są jeszcze jakieś wnioski, jeżeli chodzi o porządek obrad? To jest za przyjęcie porządku obrad. Są zmiany, z tymi zmianami,
proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt, punkt trzeci. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś wnioski, jeżeli chodzi o protokół z dwóch ostatnich sesji? Czyli to była sesja nadzwyczajna, 34. Jak Państwo pamiętacie, i sesja zwyczajna, 33. Nie widzę. Dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał następujących spraw. Powołanie radnej komisji statutowej. Nie widzę pani sekretarz. Jestem. Pani sekretarz. Może pani sekretarz mówi się tak, że ja wstępnie powiem, o co chodzi, a później pan uzupełni, czy najpierw pani chce coś powiedzieć, a ja uzupełnię? Generalnie powołanie komisji statutowej to może przypadku. I jest potrzebne, aby dokonać zmiany naszego statutu, dlatego że zmieniły się uwarunkowania prawne i one są znaczące. W związku z tym, aby nowa Rada Gminy mogła funkcjonować zgodnie z prawem, do tak naprawdę października musimy mieć ogłoszony nowy statut. W związku z tym ustaliliśmy tutaj w rozmowie z panem przewodniczącym, panem Wójtem, ustaliliśmy, że będziemy procedować w sposób następujący. Druga połowa maja, czerwiec będziemy dostosowywać, pracować nad naszym statutem, dostosowywać te przepisy. W czerwcu nadzór wojewody organizuje na radę spotkanie, na którym będzie przedstawiał nam możliwe zapisy, które należałoby wprowadzić do statutu. Później musimy uzupełnić swoje statuty i no najpóźniej we wrześniu podjąć uchwałę. Bo później jest kwestia sprawdzenia przez nadzór. Jeżeli będzie miał jakieś uwagi, to musimy mieć czas, żeby ponownie je przyjąć i ogłosić ten akt. Dziękuję pani sekretarz. Szanowni Państwo, ponieważ ja uczestniczę w takich spotkaniach, taki konwent przewodniczących rad województwa łódzkiego zorganizowany i akurat ostatnio tematyka tego konwentu dotyczyła właśnie tych zmian dotyczących nowelizacji ustaw o samorządzie gminnym. Byli przedstawiciele wojewody na czele z szefem nadzoru prawnego wojewody łódzkiego panem Ireneuszem Krzesińskim. I może pokrótce ja Państwu przedstawię, czego będą dotyczyć zmiany i dlaczego trzeba zrobić to w tej kadencji. W istocie o to chodzi. Zacznę od końca, czyli od wejścia w życie przepisów. Przepisy tejże nowelizacji ustaw o samorządach, a także o samorządzie gminnym, dotyczące zmian w statutach, mają wejść w taki zapis ustawowy od następnej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym gminy. Bo dotyczy to też statutów powiatu, ale tu się skupimy na, jeżeli chodzi o gminy. Stąd też w związku z takim uregulowaniem ustawy istnieje konieczność uchwalenia zmian w statutach jeszcze w tejże kadencji. To jest jako pierwsza i najistotniejsza okoliczność, która skłania nas do tego, żebyśmy procedowali to w takim trybie, jak określiła to pani sekretarz. Ten kalendarz, o którym pani sekretarz powiedziała, w rozmowie tutaj z panią sekretarz, z panią radcą prawnym, po tym przy takim szkoleniu ustawy i najistotniejsze zmiany. Nadzór obywatelski nie dotyczy, więc tu nie będę o tym mówił. Ale tak, najistotniejsza zmiana dotyczy transmitowania, utrwalania i udostępniania organu dźwięku do obrad rady. Podkreślam, że dotyczy to transmitowania, czyli transmisja z obrad rady ma się odbywać na żywo. Nawet do tego stopnia, że
wystąpią okoliczności, z których nie będzie można dokonać transmisji, to wojewoda będzie mógł unieważnić obrady rady. Nawet taki skutek, że tak powiem, był określony, z tym, że tutaj nie wymaga to podjęcia zmian do statutu, a zmiana wynika jak wprost z przepisów prawa, ale konieczne będzie porozumienie, czy ewentualnie porozumienie między Radą Marszałek Krajowego i Radą Wyborczego, ponieważ ten sprzęt może być także używany do transmisji w lokalach wyborczych. To jest pierwsza rzecz, która została przedstawiona. Zmiana formy głosowania. Jaka jest idea? Idea jest taka, żeby mieszkańcy wiedzieli, kto jak głosuje. Czyli w tej chwili mamy trzy tryby głosowania. Ja przepraszam, że teraz pokrótce, jeżeli chodzi o konferencję warstwę, bo obiecywałem, że tutaj o tym opowiem. Mamy głosowanie jawne, mówię co do wolne, nie mówię do większości. Mamy głosowanie tajne, mamy głosowanie imienne. Teraz w zasadzie każde głosowanie, oprócz tajnych, będzie głosowaniem imiennym. I to już mamy zapisać. Po prostu statut powinien regulować formę głosowania jawnego i imiennego. Tak to się nazywa. I tutaj będzie, że tak powiem, to określone i w protokole także, jak to głosował na poszczególnych sesjach. Kiedyś te protokoły, pamiętam jeszcze, jakiś czas temu był w protokole zapisane, w jaki sposób to głosował. Kolejna rzecz dotyczy nowej komisji. Komisji quasi rewizyjnej z ograniczonymi kompetencjami, powołanej tylko do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji. Czyli ustaje się komisja rewizyjna i kolejna komisja, której powołanie wynika z przepisów prawa, jest obligatoryjne i to też jest materia statutowa, będzie to komisja skarg, wniosków i petycji, do której będzie można, że tak powiem, no w jakiś sposób rozwiązuje tematy, ale to będzie na ten następny temat. Nowa regulacja dotycząca określenia działania klubów radnych. Jeżeli chodzi o kluby radnych, to my mamy tam zapisane w statucie, że 3 osoby. Teraz nie będzie potrzeby regulowania w statucie minimalnej ilości osób należących do klubów radnych, tylko ta minimalna liczba osób należąca do klubu radnych regulowana jest w ustawie, więc my to musimy określić i wpisać ewentualnie tam jeszcze jakieś tam rzeczy, które są albo które chcemy zmienić, że tak powiem nie ma, ale jakby ten podstawowy rzecz. Nowe uprawnienia przewodniczącego rady. Powiem tu w ten sposób, że jeżeli chodzi o... Zwróciłem uwagę, jeżeli chodzi o współpracę z osobą do obsługi rady. No tutaj to, że tak powiem, nie zaregulowane się zmienia, ale tu o szczegółach nie chcę mówić. Nie wymaga, ale w każdym razie to wynika z ustawy i nie wymaga do zmian w statucie. Także, ale to jest to ta zmiana. Nowa instytucja, tu pamiętam, niektórych rzeczy po prostu już nie pamiętam, one są dosyć, że tak powiem, wynikają z ustawy. Jest nowa instytucja dotycząca raportu o stanie gminy. I to jest jakby instytucja obok zlecenia absolutorium, nowa instytucja w ustawie o samorządzie gminnym, która będzie podobna do tej procedury dotyczącej wykonania budżetu, ale będzie miała szerszy zakres. No tak naprawdę to jeszcze nie wiadomo, jak to chyba będzie wyglądać, bo nie wiem, czy to jakiś wzorek, czy to będzie ujednolicać w tej kraju,
czy nie, jak ten raport ma wyglądać, ale coś takiego będzie. I to, co już mamy w statucie, inicjatywa, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, będzie określona, jest określona w ustawie, my to mamy w statucie przyjęte, ewentualnie zapisy no na zasadzie, żeby się nie dublowały z ustawy, ewentualnie jakieś rzeczy, które my chcemy dookreślić w statucie, będziemy to zapisywać. Najistotniejsze z tego, co powiedziałem, to jest transmisja na żywo i raport o stanie gminy. Te dwie zmiany są dosyć istotne, jeżeli chodzi o bieżącą nowelizację. Kalendarz, tak jak pani sekretarz powiedziała, jest następujący. 7 czerwca spotykamy się z nadzorem prawnym, bo było powiedziane, że już jakieś wzory będą. Nie chcemy się tutaj też narazić na to, że zrobimy coś, powiem w cudzysłowie, po swojemu, a później na to uchylono się różnym dziecinkiem albo innym słowem. We wrześniu, czyli cały okres wakacyjny, to będzie kwestia opracowania zmiany statutu przez komisję statutową. We wrześniu na sesji podjęcie uchwały o statucie, przesłanie do publikacji, oczekiwanie na ewentualne zastrzeżenia, bądź brak zastrzeżeń ze strony nadzoru prawnego wojewody i październik, koniec września, publikacja, wejście w życie. Tam jeszcze ten termin vacatio legis dotyczący publikacji w dzienniku urzędowym i wyczekiwanie na wejście w życie. I w momencie wyborów samorządowych nowe organy, nowo wybrane organy na kolejną kadencję mają wszystko przygotowane. Tak to wygląda, że to tak jak to na początku powiedziałem, jeżeli chodzi o wejście w życie. I tyle. Myślę, że tu szanowni państwo. Bo teraz w związku z tym, że no, nawiązując do tego, co powiedziałem, mamy obowiązek powołać wczorajszą komisję statutową. Moja propozycja, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, żeby ograniczyć skład osobowy, bo tu jest od 1 do 7, żeby ograniczyć skład osobowy tej komisji do przynajmniej, bo nie wiem, czy ostatnia to miała 7 osób, czy nie. No bo to kwestia jest taką, że jakieś tam. No komisje mają po 5 osób wszystkie, tak? Z wyjątkiem komisji budżetowej. Więc nie wiem, czy jest potrzeba określenia tego na składzie 7-osobowym, chyba lepiej, żeby było skład 5 osób. No to czekam na propozycję, jeżeli chodzi o powołanie do składu. Znaczy tak, jeżeli chodzi o liczbę, to czy jest zgoda na to, żeby to było 5 osób? Tak jak. To może przegłosujmy, jeżeli chodzi o skład osobowy, co do tej uchwały. A właśnie, wyraźnie przyjmie. No czy chyba, że są jakieś inne propozycje? No słucham, jeżeli chodzi o punkty, co o składy liczbowe, proszę. Panie Przewodniczący, ja bym jednak pozostawił skład 7-osobowy i tak jeszcze drugi wniosek informalny, aby to pozostało w tym składzie osobowym dotychczasowym, kiedy była powoływana w 14 roku. Czyli żeby była skład osobowy ten sam? Ten sam, który był, tak. Mamy na przykład w komisji? Przewodniczący, pani sekretarz oraz pan radny. Piotr Dubrowski też był. Przewodniczący komisji, przewodniczący rady jako piąty, szósta pani sekretarz i siódmy pan radny. I Anna Wielpajowa. A ja chciałam. No to zaraz, komisji mamy ile? 5 komisji mamy, tak? 4 stałe komisje, pani sekretarz i radca prawa. No to kogo jest? Był pan przewodniczący. Pan przewodniczący. A, ja się pamiętam. Ja wiem, czy ja dobrze pamiętam. Ale Mariusz Błyszczyk był. A dobrze, że pan był. Pan był. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Bo to jest tak, żeby ograniczyć do 5 skład.
i żeby pozostawić, że tak powiem, to propozycja liczbowa i osobowa jako tak, budżetowej, żeby pozostawić tak, jak było. Znaczy ja tu też uzasadnię może te swoje dwa wnioski, czy z uwagi na dosyć istotne zmiany w tym statucie, no, spowodowane na procesu ustawy, uważam, że jednak ta komisja powinna pozostać w tym sprawie, bo nie jest szerszy, tak? No, bo jednak też zdarne zmian, przynajmniej z punktu widzenia tych dwóch kwestii, które pan przewodniczący poruszył, jest dosyć istotny, no i tutaj jednak trzeba ten temat bardzo dokładnie przeanalizować. Czy są jakieś jeszcze? Znaczy moje pytanie, czy będą chętni do pracy w komisji, bo to mówię, to będzie okres wakacyjny. Ja jednak najbardziej popieram wniosek, który tylko. Dobrze. No dobrze, to ja bym zadał swój wniosek, żeby już nie było jakichś dywagacji, czyli jeżeli chodzi o skład 5 osób. Czy są jeszcze jakieś propozycje? Jeśli nie słyszę, to najpierw. To jest tak. Jeżeli jest propozycja, wniosek formalny dotyczący składu liczbowego i składu osobowego, zwracam się do przewodniczących komisji, czyli tak, do przewodniczącego komisji budżetowej, bo rozumiem, że to jest propozycja składu osobowego, czy wyraża zgodę na to, żeby być powołany do komisji statutowej? Tak, wyraża zgodę. Przewodnicząca komisji Sylwia Stenmark, czy wyraża zgodę? Tak, wyraża zgodę. Przewodniczący komisji rewizyjnej Piotr Dobrosi, wyraża zgodę? Wyraża zgodę. I przewodnicząca komisji socjalnej, czy wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Czy kolega radny Mariusz Ranżdor wyraża zgodę? Tak. I czy pani sekretarz wyraża zgodę? Wyraża zgodę. Ja też wyrażam zgodę. Ja też wyrażam zgodę. I jeszcze pani mecenas. Proszę? Nie? Już masz? Czyli pani mecenas prowadzi ciało do razu. Dobrze, jej nie ma, bo musimy też zgoda. Masz zasadę? Nie. Dobrze, czy jest tak jak tu się? Czy są jakieś jeszcze wnioski? No może ktoś chciał, nie? No dobrze. To przejdźmy do głosowania.
Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wiedzą, że uchwała została przyjęta jednym głosem. Kolejny projekt uchwały. Numer uchwały 366. Zaczynamy od tego numeru. Uchwała numer 32366 przez 2018. Kolejny projekt uchwały dotyczy wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Brzbic. I tam referuje. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tę uchwałę, to bardzo podjęliśmy uchwałę, w którym paragraf trzeci otrzymał brzmienie mówiące o tym, że należy uchwałę tę umieścić, ogłosić w dzienniku urzędowym. Wojewoda zwrócił nam uwagę, że nie jest to przez sprawa miejscowego. W związku z tym paragraf trzeci zmieniamy i otrzymuje on brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Dziękuję. To są tak. Jeżeli chodzi o projekt uchwały. Dobrze. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Rzbice z dnia 18 maja 2018 zmieniająca uchwała w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Rzbice. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o drogach publicznych, Rada Gminy Drużynicy uchwala, co następuje. Uchwała nr 33 przez 359 przez 2018 Rady Gminy Drużynicy z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Drużynicy wprowadza się zmiany polegające na tym, że paragraf 3 otrzymuje brzmienie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie uchwały powiedział burmistrzowi gminy Drużbice, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo zasadna zmiana. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały. Dotyczy się. Zmian w budżecie i zmian w wieloletniej prognozie finansowej. No i myślę, że już za ciosem tam skarbnik dodamy na ochotniczej straży pożarnej, także cały ten pakiet, który już zrobimy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, dostaliście Państwo cztery projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie wieloletniej prognozy finansowej i dwie uchwały w sprawie dotacji. Zaczynając od zmian w budżecie gminy, uchwała nam określa tutaj zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 121 940 zł i po zmianie naszych dochodów wyniosą plan 20 742 tysiące i wydatki zgłaszamy oczywiście i wydatki 22 592 tysiące. Dochody mają, wydatki mają dworze z tych 22 milionów to 4 milionów 011 tysięcy. Dochody zwiększamy, są to dochody bieżące i zwiększamy z tytułu otrzymania dotacji między innymi na zadania oświatowe oraz dotacja z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 9600 zł. Tam wniosek w sprawie tej dotacji pisała szkoła gmina, szkoła podstawowa w Rasach. Jest to przeznaczenie na tak zwaną aktywność i integrację osób z terenu Sołec, Drasy, Bukowie Górne, Kącik i Teresi. A ta integracja ma się odbywać poprzez wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rasach w zestaw sportowo-sprawnościowy. Pozostałe te zmiany dotyczące dochodów to między innymi przeniesienie w klasyfikacji budżetowej planu w zakresie różnych opłat, też w dziale oświata.
Wydatki dotyczą, zmiany w wydatkach dotyczą między innymi zakup usług pozostałych w ramach tych wcześniej wspomnianego projektu w Szkole Podstawowej w Krasach, a projekt, żebyście Państwo jeszcze widzieli, jest, nosi nazwę Bawmy się wspólnie na sportowo. Zwiększamy także wydatki majątkowe o kwotę. Równo 100 tysięcy złotych i te wydatki majątkowe dotyczą, w załączniku trzymacie Państwo określone, dotyczy to przeznaczenie na zadanie pod nazwą termomodernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego w Drużwicach. Drugą zmianą w tym załączniku jest zmiana dotycząca przeniesień wydatków z jednego zadania dotyczącego budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Drużwice w kwocie 55 tysięcy do zadania pod nazwą budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Drużwice. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą uaktualnienia wszystkich danych dotyczących dochodów, wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych od poprzedniej zmiany, która była na sesji Rady. Zwiększamy tu wydatki majątkowe w związku ze zmianami w inwestycjach. Pozostałe zmiany dotyczą także wskaźników. Jest to wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, który nam się tutaj zmniejsza o 0,13% w związku z tym, że mamy zwiększone dochody i po zmianie wynosi 6,79%. No, ze względu na to, że ten planowany łączna kwota spłat zobowiązań w związku z zwiększeniem dochodów jest to dla nas korzystne. I nie mamy tutaj żadnego zagrożenia z tytułu właśnie tych spłat. W załączniku numer 2 w przedsięwzięciach tutaj zmieniamy, a właściwie uaktualniamy kolumnę łącznych nakładów finansowych, bo w łącznej kolumnie nakładów finansowych wpisujemy kwotę, którą już wydaliśmy do roku 2018 oraz kwota, która jest zaplanowana na lata następne. Ze względu na to, że sprawozdanie budżetowe za 2017 rok jest już opinia pozytywna. Należy tutaj te nakłady finansowe uaktualnić, ponieważ w związku z tym, że projekt był wpisany w listopadzie, no jeszcze nie mieliśmy do końca tych danych za 2017 rok. Teraz mamy te dane, więc tutaj już uaktualniamy. Oraz także zmieniamy jeszcze w zadaniu przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Drużwice i Drużwice Kolonia łączną kwotę limitu, która jest na lata 2018 i 2019. W związku jeszcze może te dwie uchwały w sprawie ochotniczych straży pożarnych odbył się zarząd gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. Tam mamy w planie dotacji, mamy rezerwę 4000 zł i na zarządzie tym gminy, ponieważ te dwie jednostki wystąpiły z wnioskami o zwiększenie dotacji o kwotę 2500 zł, jest to pod stoła i kwota 1000 zł różnia to wice. Zarząd główny zaakceptował pozytywnie, tak? A jak nie powiedziałam? I w związku z tym są tutaj dzisiaj przedstawione dwa projekty tych uchwał. W ramach jakby rezerwy zostanie tylko 500 zł na dotacje, które jeszcze można było wykorzystać na jakiś tam inny cel. Znaczy na jedno inny cel nie, tylko na inny cel dotyczący ochotniczych straży pożarnych. No i tyle. Nie wiem, jak są pytania, jakoś to proszę bardzo. Dziękuję Pani Skarbnik. Są pytania, jeżeli chodzi o te zmiany? Nie ma? Proszę bardzo. W pierwszej kolejności mamy pytanie dotyczące inwestycji, budowy tego boiska w Waldewie. Pani skarbnik, chciałbym po prostu zapytać w pierwszej kolejności, bo tak, kiedy ten temat na początku kadencji w ogóle się pojawił, to było pierwotnie 500 tysięcy bodaj z tej lokalnej grupy działania. Ja tam składałem wniosek, żeby po prostu dołożyć, powiedzmy, drugi
mieliście tyle i wybudować salę gimnastyczną, na przykład w Waldewie, tam kolega Mariusz Raszbow poszedł krok dalej, żeby wybudować i w Waldewie i w Brasach. Natomiast dostaliśmy informację, że kategorycznie gmina nie może nic dokładać ze swoich środków i ta kwota bazowa, która jest, ma być dofinansowaniem, to jest ta, którą mamy się zamknąć przy realizacji tego zadania. Ta kwota z miesiąca na miesiąc sukcesywnie była obniżana, prawda, przez lokalną grupę działania. Tam stanęliśmy już, nie pamiętam, na 500. Na 500 mimo wszystko? Tak, było 500, tak. Razem. Składem własnym. A na początku było, że możemy pozyskać 500, a później, że to jest brutto i to jest składem własnym 500 tysięcy. No rozumiem, czyli teraz, czyli no to w takim razie jednak możemy dokładać, bo w dalszym ciągu to przesuwamy, tak? Zmienia się to jak w kalejdoskopie, za każdym razem coś innego nam przedstawiają. My jesteśmy w tej chwili przy targu, w poniedziałek będziemy podpisywać umowę. To znaczy tak, to jeszcze w takim razie mam jeszcze jedno pytanie, bo tak, pani skarbnik. Z tych rubryk w paragrafie 60-50 wynika, że na to zadanie mieliśmy 488 tysięcy z groszami, prawda? I 88 złotych. Przy pierwszym przetargu kwota, jaką zamawiający przeznaczył na finansowanie, to było 480 tysięcy. A gdzie te 8 tysięcy się podziały w takim razie? Nie rozumiem jeszcze raz. Na to zadanie mieliśmy przeznaczone 488 88 zł, prawda? Na to zadanie w Waldewie. Tak, na budowę w Waldewie. 314,173. Tyle było przeznaczone. To jest przed zmianą. 314 z kawałkiem, 173. Dokładamy 55 i zostaje nam... Ale to było już pierwotnie. 314 plus 183. Tak. To raz zadaje 488. Tak. 487. No i więcej nie było tutaj środków. Ja rozumiem, że więcej nie było, ale jeżeli przy otwarciu ofert zamawiający powiedział, że na sfinansowanie zadania przy pierwotnym przetargu, który był miesiąc wcześniej, przeznaczył 480 tysięcy, natomiast przy tym przetargu, który teraz chcemy rozstrzygnąć, już jest 470 tysięcy. To jest już prawie 18 tysięcy, no to pytam się, no gdzie są te środki? Nie wiem, tutaj dokumentacji nie odliczy, nie wiem, bo to było... Ale dokumentacja ma też rok zrobiła. Komisja, tak? Bo to na ostatnim posiedzeniu wspólnym, gdzie była pani Marta i pani Pela, które wyliczyły, ile brakuje nam do tej inwestycji, było to przekazane na Komisji Budżetowej i jest tak zrobione, żeby wystarczyło do podpisania umowy. 55 tysięcy trzeba dołożyć, żeby podpisać umowę. Po tym przypadku. Ja rozumiem. Ja oczywiście jak najbardziej będę za tym, żeby te pieniądze przesunąć i tą umowę podpisać, tylko teraz zastanawiam się, czy w ogóle ma to sens, skoro dwa dni temu, to jest w środę, 16 maja, na Biuletynie Informacji Publicznej, na naszej stronie internetowej gminy Drużwice, pojawiło się już rozstrzygnięcie tego przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu, więc a co jeżeli teraz radni zdecydują, że nie przesuwamy tych pieniędzy? Ja bym przesunął, że rozstrzygnięcie... Znaczy ja mam ten dokument, mogę pokazać. Przecież to nie jest jakąś tam tajemnicą, tak? No, to jest Biuletyn Informacji Publicznej. Bo to się... Tak. No bo ten dokument zobowiązuje gminę, która jest inwestorem i zamawiającym do podpisania umowy. To jest po prostu kwestia tylko tego okresu buforowego standstill, który trzeba odczekać i zamawiający już może, wykonawca może podjąć zobowiązanie finansowe, które doprowadzą do tego, że będzie to realizować. Skarbnik. Skarbnik, a więc Skarbnik no jakby tutaj pilnuje funduszy i to z pilą podpisania umowy te pieniądze w budżecie muszą być. Panie Skarbnik, ale te minus 55, budowa obiektu sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Drużwice, to jest skład tego zadania. Co tu było ujęte? To jeszcze raz, a które zadają tak wypowiedzi? Minus 55. A to minus 55.
No, chodzi mi o zdejmujemy, bo to jest bardzo nadal istotne. Tak, podobne. No podobne, to nic nie mówiąca, nie mówi, że podobne. To są nic nie mówiąca. Zdejmujemy z budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych, czy z uwagi na budowę infrastruktury sportowej rekreacyjnej. No to jest naprawdę informacja w obiektu, dosłownie, ale co się mieści w tym, w tej budowie infrastruktury? Czyli te siłownie, tak? Tak, dwa drewie boisko i siłownie w Teresinie i Głuchowie Dolnym. To jest całe zadanie. Prace zabaw się tu nie mieszczą. Tak, prace zabaw się nie mieszczą. Prace zabaw to jest w tym drugim, co pan mówi, co zmniejszamy, co zdejmujemy. To tam były prace zabaw i siłownie. To był inny projekt i gdzie indziej pisamy. No to jest Wadle, Teresin, Głuchowie Dolne, to jest LGD. Natomiast tam to był taki doraźny projekt, ten drugi, gdzie była infrastruktura zabawki i siłownie w Urzędzie Marszałkowskim, który tak rzucili i już rozstrzygnęli nam, nie przydzielono pieniędzy, napisali po prostu jedno zdanie, że z powodu nie dostaliśmy dofinansowania ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych będących w dyspozycji. Ale w tym zakresie, ten paragraf budowa obiektów sportowych rekreacyjnych na pewno minus 50, te minus 50, to tu się nie mieszczą prace zabaw, czy mieszczą się? Tam się mieściły w tym, co zdejmujemy. Tam ale to co zdejmujemy? To zdejmujemy nasze środki? Tak, bo one były tam na ostatniej sesji włożone, żeby przystąpić do projektu, a teraz zdejmujemy, bo nie otrzymaliśmy tych pieniędzy, więc tak, tamten nasz wkład własny nie jest potrzebny. Ale teraz tak, to mamy tak, mamy z funduszu sołeckich, tak, składkę. A to będziemy robić to z Funduszu Sołeckiego. To są inne pieniądze, te zostały z Funduszu Sołeckiego. To nie jest. Ja tylko że w związku z tym, że tam przystępowaliśmy do tego projektu, tak, dobrze to rozumiem, tak. Zostały zabezpieczone jakieś środki. Nasze z budżetu gminy dodatkowe poza tamtymi, które były z Funduszu Sołeckiego. Ale no przecież możemy realizować z funduszu te prace zabaw i że tak powiem, z tych, bo to była dokładka z budżetu gminy do funduszy sołeckich i z tego co, nie wiem czy dobrze pamiętam, czy źle pamiętam, ale skoro powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B, jeżeli rady sołeckie mieszkańcy wystąpili i gmina dołoży, to dokładała, a projekt nie przeszedł, to wydaje mi się, bo jestem wręcz przekonany co do tego, że te pieniądze jednak na tą infrastrukturę powinny pozostać. Proszę Państwa, na ostatniej sesji, przedostatniej, ja Państwa informowałam, że dlatego dokładamy te pieniądze, ponieważ tam największą ilość punktów można było mieć za wkład własny. Jeśli ktoś miał wkład własny 50%, to byłoby z góry przesądzone, że wygra konkurs, bo za to było 30 punktów, a jeszcze to było po jednym punkciku. I my tyle mieliśmy. No a jednak nie otrzymaliśmy tych pieniędzy, bo zostały podzielone jakoś tam, nie wiem, trudno mi nie powiedzieć. Pani mówi, ja to i, ale Panie Przewodniczący, i te pieniądze właśnie teraz bierzemy z tamtego, co dołożyliśmy tamtego projektu, ponieważ ten projekt nie przeszedł. Natomiast pieniądze z Funduszu Sołeckiego przeznaczone na pracę zabaw zostają w budżecie, bo my ich w ogóle nie ruszamy. To były tak, dodatkowo z budżetu dołożone i teraz dodatkowe przekładamy na inne zadania. Natomiast chciałam tutaj podkreślić, że jesteśmy po już bardzo dużej ilości rozeznań finansowych, jeśli chodzi o inwestycje, po przetargach i te pieniądze, które zostaną, wtedy wszystkie je zliczymy i na pewno to, na ile wystarczy, wybudujemy. No bo tam było tak, tu był plac zabaw przy przedszkolu, tak, i w Rasach, bo tam jest też zębęczka już od tego roku przechodzi i od pierwszej klasy szkoła podstawowa pełna, więc na ile zdołamy, to zrobimy. I tam jeszcze były te stoki. W zeszłym roku była taka mowa. Fundusz sołecki przeznaczamy i było powiedziane, że gmina też z budżetu dołoży na. Natomiast projekt to w międzyczasie wyskoczył i był ogłoszony. Ale to co pamiętam, w budżecie tego nikt nie zawiera, to były dodatkowe 50 tysięcy. Jak nie teraz? Ale to nie są te pieniądze, Panie Jacku. No jak nie teraz? Te były dodatkowe z budżetu włożone poza tamtymi, które potraktowaliśmy jako wkład własny. Znaczy, powiem tak. Z Funduszu Sołeckiego pieniądze zostają.
Ale to ja wiem, że dostaję, bo musiały się zadania oddać i tak dalej. Tutaj to tam nie ma ten, tylko moja, że tak powiem, ten, no, nie dało się z innego gdzieś, że tak powiem, miejsca ten, bo o co mi chodzi? Jeżeli placy zabaw mają być robione, no to przecież by od 1 września zaczęły funkcjonować, tak? No więc myślę, że więc jeżeli mamy teraz mamy, zaraz będzie czerwiec, no to od czerwca lipiec, to można już zamawiać i ogłaszać. Jeżeli my teraz te pieniądze zabierzemy, to my wakacje z tego nie zrobimy, albo zrobimy za 8 tysięcy tak w lasach, no to za 8 tysięcy możemy jedną ślankę postawić. No i będzie śmiech na samce. Tak to określę, bardzo kolokwialnie. Natomiast nie wiem, ile jest na Sucice, bo już nie pamiętam, bo pamiętam akurat kwotę z funduszy sołeckich. No to teraz trochę za bardzo jest, że tak powiem, no mówię, no jak już się mieszkańcy złożyli i tą składkę zrobili z własnej dobrej i przymuszonej złej. Ta inicjatywa oddolna obywatelska wyszła, a my teraz tą inicjatywę gasimy. Więc mówię, no to gasimy. No gasimy, bo... To są pieniądze zebrane, to się staje po raz, powtarzam po raz który. I na pewno będzie to robione. Pewnie nie tak, jak myśmy zaplanowali, bo zaplanowaliśmy bardzo dużo, to po prostu będzie mniej. Ale na przyszły rok znowu można dostawić. Słuchajcie, nie, nas nie stać, bo od razu nie wiadomo, co robić. Jakieś wielkie inwestycje zabawowe, całą infrastrukturę zabawową, ale robimy stopniowo. A potem z funduszu sołeckiego można co roku dostawiać sobie do siłowni i do placu zabaw. Ale siłownie zostały czy nie zostały w końcu siłowni? W Lesinie i w Kupolu Dolnym? Tak, są siłownie, w tym zadaniu Wolneckim razem. To jest infrastruktura. I to wniosek. I to jest wniosek. Tak, to jest wniosek. Pani, ja powiem pani szczerze i uczciwie. Co ja o tym myślę? Te siłownie, to jest moja opinia i moja ocena, one są potrzebne, ja nie powiem co, a porównując, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale porównując to do potrzeby tworzenia placu zabaw przy działających jednostkach gminnych, oświatowych i co do zainteresowania, wykorzystania celowości, rzetelności, funkcjonalności, no to, że tak powiem, 1500% bardziej są potrzebne place zabaw niż jakieś... Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący, chciałam powiedzieć, że ten projekt, on już się ciągnie w RGB co najmniej 4 lata, prawda? To tak był. I Pan wiedział, co jest w zakresie tego działania. Mało tego, tam nie było na place zabaw, tam była infrastruktura sportowa. Ale nie mamy, że tak powiem, zostawić te place zabaw w spokoju, żeby to we wakacje zrobić, czy możemy do tego czegoś się zastanowić się tego przesunąć? Czy... No Pani stawił mnie chyba, z czego mam dołożyć? Dobrze, Szanowni Państwo, czy... No byliście, mieliście na komisji potrzebowej, czy odpowiedź, słuchajcie, bierzemy stąd, przekładamy tu i tak dalej, no. Tak wypracowaliśmy wspólnie, żeby te pieniądze, skoro nie dostaliśmy tutaj, to przekładamy tutaj, żeby to dalej funkcjonować. Słuchajcie, bo nie ma nic gorszego, jeśli są wstrzymywane inwestycje. Potem się okazuje, że w kolejnym przetargu, tu, słuchajcie, ja nie powinnam Wam o tym mówić nawet, bo o tym powinniście wiedzieć, że na tym polega specyfika tego budżetu, że tu nam zostaje, tu dokładamy, tu brakuje i tak dalej, więc i robimy w ten sposób inwestycje. Jeśli my będziemy cały czas wstrzymywać, że a, bo tu zabrakło 5, tu zabrakło 10, dalej będziemy tkwić i brnąć w ślepy zaułek, dlatego że już firmy nawet nie chcą brać udziału w przetargach. To jest ostatni, teraz wzięła tylko jedna firma udział w tym przetargu kolejnym, jeśli chodzi o wadę. No bo myślę, że my sobie z nimi zagrywamy, bo unieważniamy, tak jak pod stoła Zabieł, jest trzeci przetarg ogłoszony na drogę. Dlatego, że brakuje nam pieniędzy. Nie no, Panie Wójt, tutaj to ja wiem, ale że tak powiem w ogólności. Doskonale moja intencja jest znana i ten. Ja za wszelką cenę, czy może nie za wszelką cenę, ale bardzo dużymi siłami, chcę utrzymać tą dokładkę z budżetu gminy do tych placów zabaw, bo to jest uzasadnione w sposób racjonalny, rzetelny, funkcjonalny i biorąc pod uwagę kalendarz ten, bo wiem, że jak to zostanie zabrane, że te prace nie będą zrobione, albo będą robione do 2024-2026. I ten. Więc tutaj bardzo mi na tym zależy. Z drugiej strony także mi zależy na tym, żebyście już tą umowę podpisali na ten wałek. Bo koniec końców, jeżeli teraz też nie będzie... I chyba wszystkim nam powinno zależeć, że skoro już jest jakiś tam wykonawca wyłoniony, jak się okazuje, to też trzeba utrzymać tego wykonawcę i też przystąpić do tej roboty, bo jest to pandemia. Więc ja tak powiem, jakoś tutaj na razie jakaś tam przestrzeń jest, tylko no nie wiem, no kosztem dlaczego akurat placu zabaw.
może się tutaj komisji budżetu te prace zawodowe. Panie Przewodniczący, wcześniej wymyśliłam te prace zawodowe i będę robiła wszystko, żeby te prace zawodowe wróciły. Tylko mówię, rozstrzygnijmy przetargi, pójdźmy dalej i zobaczymy, ile nam pieniędzy zostanie. Znowu na sesji spojrzymy do wszystkich przeznaczonych na prace zawodowe. Projekty już mamy, więc nie ma problemu. Ale na ten czas, nie wiem, chyba, czy macie inny pomysł, żeby teraz dołożyć tam, żeby tam to zadanie zostało realizowane. Dobrze. To jest moje zdanie wszystko. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja tylko chciałem tak podsumowując, przecież nie jesteśmy radnymi włodarzami gminy od dnia dzisiejszego. I przypomnijcie sobie słowa, które były mówione przy procedowaniu budżetu na rok 2018. Inwestycji jest bardzo, bardzo wiele. Ten budżet jest rozdziesiątkowany, żeby zaspokoić potrzeby poszczególnych grup mieszkańców czy poszczególnych miejscowości. I nie ma inwestycji, nie będzie, Szanowni Państwo, takiej, która jest zaplanowana i pieniądze z tej inwestycji zostaną. I przypomnijcie sobie słowa, które mówimy, że wcześniejsze inwestycje będą zrealizowane, natomiast te pod koniec roku nie mają szans realizacji ze względu na brak środków finansowych. Bo nie ma żadnej inwestycji, która przekracza rzeczywistą wartość wykonania. Tak było, jest i będzie. Także nowego nic nie wymyślimy. Na to było trzeba przygotować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No ja w takim razie czekam cały czas na odpowiedź dotyczącą rozstrzygnięcia tego przetargu. No bo przecież pieniądze przesuwa się po to, żeby przetarg rozstrzygnąć. Pani skarbnik mówi o podpisaniu umowy, ale pani skarbnik obowiązuje ustawa o finansach publicznych. Natomiast w świetle prawa zamówień publicznych, aby rozstrzygnąć przetarg, trzeba mieć zabezpieczone środki. Pytam, czy one są zabezpieczone? Ja może tak, ponieważ ja nie znam tej sprawy, o której radny mówi. Zatem damy wyjaśnienie na piśmie. Bo ja muszę z pracownikami porozmawiać, bo ja naprawdę nie wiem, że tak jest. Rozumiem. Dobrze, jeśli to przygłosi Panie Przewodniczący, to jesteśmy już przy inwestycjach. Musiałem jeszcze poruszyć temat właśnie tej inwestycji, która jest po raz trzeci raz ogłoszona pod stole. To nie ma akurat radnej z tego okręgu, ale pozwoliłem sobie po prostu zrobić taką dokumentację fotograficzną drogi, którą robiliśmy trochę ponad pół roku temu, czyli tego pierwszego odcinka. Może puszczę to po prostu w obieg. I droga po prostu wchodzi w ten nielubiany przez nas stan, a więc stan drogi już agonalnej po prostu. Droga, która ma parę miesięcy, jest wykonana na podbudowie 20-centymetrowej, natomiast kolejny odcinek, który pani wójt planuje wykonać do Zawiełowa, jest na podbudowie 10-centymetrowej. A więc jak Państwo zobaczycie, że odcinek o połowę, że tak powiem, grubszy, który już się rozpadł, wygląda tak, jak wygląda, to odcinek, który planujemy po prostu, to nawet nie będzie musiał go rozjeździć autobus, ani nie wiem, tartak z Oszku, tylko po prostu powiem kolokwialnie rozgrzebiam do góry. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że tak. I sami doskonale powiecie, byśmy mieli na tyle pieniędzy, moglibyśmy robić wszystkie podłoże na 60-centymetrowe i drogi asfaltowe. Jeśli mamy łatać dziury na tej drodze, a łatamy je co 3 miesiące regularnie, bo jeździ tam ten autobus szkolny, to chyba lepiej, żeby zrobić całość tej drogi, czyli możemy to jeszcze 10 lat, ale robić całości, nie tylko łatać dziury, bo jest to lepszy podkład kiedyś w przyszłości, żeby to zrobić. Nie wiem, czy utrwalenie podwójne, czy nawet asfalt położyć. My w nieskończoność łatamy dziury. I jest to teraz na przykład, niech będzie 10 cm, ale całość, bo przynajmniej się jeździ nie po dziurach, bo zawsze za tą dziurą następna dziura się robi przy kołach. I dlatego musi ta droga być robiona, nie wiem, systematycznie. Chcemy zrobić całość, dlatego że żeby autobus szkolny mógł tam przyjeżdżać, bo inaczej nie będzie w ogóle jeździć. Każdy wie doskonale, wiemy doskonale, że wszyscy chcą zrobić, bo taka jest prawda. Tylko, no przepraszam bardzo, jest pan przecież w komisji budżetowej, to proszę powiedzieć, skąd wziąć te pieniądze. Mamy 15 dróg, proszę Państwa, zaplanowanych. Ale pani, jeszcze nie skończyłem. Ja tylko powiem, do czego dążę. No myślałam, że... Chciałbym po prostu w związku nawet z tym, że jestem w tej komisji budżetowej, w tym momencie wnioskować, aby wycofać się po prostu z kontynuowania tamtego następnego odcinka, jeżeli on ma wyglądać tak jak ten, albo i gorzej, po pół roku. I po prostu te pieniądze przeznaczyć na zamknięcie tego pierwotnego odcinka, który już się rozlatuje, bo w przyszłym roku już nie będzie co zamykać tam.
Ale dzieci to mieszkańcy. Proszę się odpowiedzieć, skąd wziąć pieniądze, żeby remontować następny bajkur kilometra? Panie Wójtowie, ja mówiłem już na komisji, na sesji budżetowej, że to jest po prostu budżet skrojony typowo pod wybory. Robimy po prostu masę inwestycji, tanim kosztem, tylko po to, aby do wyborów. A później przez następne 5 lat to tak powiem, no, powiem kolegialnie. Proszę się nie obawiać, bo ja powiedziałam, że to jest... Ale to ty będziesz obowiązał. Ale szanowni panie, ale zobacz, jak wygląda droga, którą robiliśmy pół roku temu. Zobacz, będziecie się dowoził? Co ty jest to? No, podnieś do obrotu, zaraz odbierzesz. Nie robimy drogi, jest to rozwiązana. No, będziesz się nie. Nie mówię, że nie robimy drogi, tylko mówię, żeby w pierwszej kolejności zamknąć ten pierwotny odcinek. No, oczywiście, no zamkniemy, będziesz dowoził, jest sprawa rozwiązana. No, ale rady wie w ogóle ile się Szanowni Państwo, ja dla szukacie, Panie Radny, no. Ja mam prośbę, Panie Radny, spokojnie, zaraz zrobimy przerwę, też Pan co się odsłonię, nie Pan, nie ten, taką mównicą odmyję, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos, czy mogę zrobić przerwę na zasadzie, żeby trochę wystudzić emocje i wrócimy do dyskusji nad projektem budżetu. Po tej przerwie, 10 minut przerwy zarządzam, wchodzimy. Szanowni Państwo, z naszą poprawką w przerwie przystępujemy do kolejnego punktu, nie do kolejnego, tylko kontynuujemy punkt dotyczący zmiany budżetu, zmiany w wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o zabieranie głosu, kontynuujemy dyskusję. Proszę bardzo, Przewodniczący Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. No cóż, dzisiaj tutaj mamy okazję po raz kolejny doświadczyć to na własnej skórze, powiem tak kolokwialnie, faktu tego, że niestety rynek związany tutaj z zamówieniami publicznymi jest nieubłagalny i on jakby steruje kwotami, które powstają z jego określonych przetargów. I to, że tutaj koszty szacunkowe inwestycji w naszej ocenie są wystarczające, okazuje się, że jednak ten niewidziana ręka rynku bardzo szybko tutaj to ewentualnie zmienia i koryguje. Oczywiście w roku wyborczym, bo to nie jest trend, który dotyka tylko naszej gminy, ale generalnie wszystkich samorządów na terenie całej Polski, o tym się też słyszy już w mediach, że po prostu koszty inwestycji nieubłaganie w roku wyborczym rosną. Dzisiaj faktycznie stoimy przed kolejnym takim elementem, kiedy na naszym budżecie, kiedy realizujemy określone inwestycje, chcemy realizować inwestycje, okazuje się, że brakuje nam środków. Ale jak nam brakuje środków finansowych, musimy dziś te środki w budżecie znaleźć. A wiadomo, już wiemy o tym doskonale, bo przecież mieliśmy połączone komisje, wszystkie komisje połączone w tym Radzie, kiedy procedowaliśmy nad projektem tego budżetu i mieliśmy świadomość, że ten budżet nie jest główny. On jest ograniczony w naszym przypadku politykami z zewnątrz, aby w jakimś tam zakresie te inwestycje najbardziej niezbędne wykonać. Dlatego też ja będę miał taką propozycję. Nie wiem, czy to będzie propozycja, to będzie potrzeba taka zwołania takiej komisji w najbliższym czasie, czy w miesiącu czerwcu, ale żeby jednak faktycznie jeszcze spotkać się i pochylić się nad tematem tych inwestycji, ponieważ słuchajcie, moi drodzy, danych na pewno nie będzie, jeżeli chodzi o inwestycje głównie drogowe, ale i nie tylko. Dlatego też możemy stanąć przed takim bitwem, kiedy będziemy musieli podjąć jakąś decyzję w przedmiocie albo zwiększenia deficytu budżetowego, jeżeli by taka ewentualność w ogóle będzie wchodziła w grę, albo po prostu na zdjęcie inwestycji, ponieważ na te inwestycje nam nie wystarczy pieniędzy z czasami. I taka ewentualność jest możliwa i musimy to, Szanowni Państwo, brać pod uwagę. Dzisiaj mamy tego przykład, tak? Robimy inwestycje za 0,5 miliona złotych, dajmy nam 55 tysięcy. To jest, można powiedzieć, 10%, tak? Więc to jest stosunkowo dosyć duży wzrost, a na pewno taniej nie będzie. Dlatego też musimy się po tym kontekście zastanowić, jak to formalnie rozwiązać, ponieważ co sesja, do końca tej kadencji będziemy stawać przed takim bitwem, kiedy będziemy musieli podejmować decyzję w przedmiocie zdjęcia tej inwestycji czy innej. Lepiej faktycznie chyba spotkać się, przeanalizować i prawdopodobnie pochylić się tym tematem. Ja wiem, że to będzie decyzja bardzo trudna do podjęcia, ponieważ te wszystkie inwestycje ujęte w budżecie są bardzo ważne z punktu widzenia formalnego, społecznego i ludzkiego. Natomiast no, ten budżet nie jest gminy, nie jest gumy, więc chyba, że będziemy w stanie przewidzieć z odcięcia dodatkowego kredytu. I tutaj zgodzę się z tym, co powiedział kolega
Jarek Sikielski, bo on faktycznie mówił o tym, że ten budżet będzie, może być niewykonany z uwagi na to, że jest niewystarczająca ilość środków. I tutaj też już mamy przykład w miesiącu maju, kiedy tych pieniędzy zaczynamy zwyczajnie po prostu brakować. I pod tym kątem będziemy musieli się spotkać, przeanalizować, bo jest to temat bardzo ważny z punktu widzenia formalnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej gminy. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, szanowni państwo, że Komisja Budżetowa zawsze przed każdą sesją analizuje projekty budżetu, które są przedkładane przez panią wójt, przez Urząd Gminy. Natomiast my jako Komisja Budżetowa możemy te zmiany albo opiniować pozytywnie, albo negatywnie. My, szanowni państwo, Komisja Budżetowa nie jesteśmy od szukania pieniędzy, bo my nie mamy wglądu w cały budżet, nie mamy inicjatywy takiej, że możemy te środki przesuwać. Możemy tylko wnioskować do pani wójt, aby dane środki z danej inwestycji może zastanowić się, może przesunąć na inny cel, taki, który w ocenie tej komisji, naprawdę bardzo dużej, bo 7-osobowej, no, zaspokajały potrzeby mieszkańców. Stąd też tutaj, ten temat też chciałem uściślić. Natomiast mówię tutaj, stoimy przed takim widmem, kiedy faktycznie mamy do czynienia z sytuacją, że mamy już rozstrzygnięty przetarg, a nie mamy pieniędzy, szanowni państwo. I to jest rzecz dla mnie trochę niedorzeczna, bo jakoś to tak nie idzie w związku z tymi przepisami prawa, które nas obowiązują w Polsce. No, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby rozstrzygać przetarg, nie mając zabezpieczenia tutaj w budżecie tych pieniędzy, szanowni państwo. Dlatego też no, dzisiaj musimy się nad tym tematem zastanowić i podjąć tutaj właściwą decyzję. Ale to jest preludium pewnie tych decyzji, które będziemy musieli podejmować jeszcze do końca kadencji. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś głosy dotyczące tych zmian do budżetu? Proszę bardzo, pan radny. Dziękuję panie przewodniczący. Ja również chciałbym zapytać tu Tomka i Jarka z jednym małym zastrzeżeniem. Ja to, myślę, że to nie był budżet wyborczy, tylko po prostu w tej chwili stoimy przed wyzwaniem, to co powiedział Tomek, że tak naprawdę tak krawiec kraje jak na teren staje. My spodziewaliśmy się tak lawinowego wzrostu cen, jeśli chodzi o materiały i tutaj usługi. Po prostu tą komasację trzeba i paliwo, chociażby spójrzmy na paliwo, które drożeje z dnia na dzień. Naprawdę to masz rację. Musicie się spotkać jako Komisja Budżetowa i tutaj pani wójt, bo nie będziemy po prostu płakać już później, tylko trzeba stanąć odważnie i spojrzeć prawdzie w oczy. Nie uda się zrobić wszystkiego, bo po prostu nie będziemy mieli pieniędzy. A trzeba się cieszyć akurat, że jest w tej chwili wykonawca, który zrobi w określonych pieniądzach, no niestety większy, ale zrobi ten batle. Bo co byśmy powiedzieli, jakby w ogóle żadnego nie było. I by przyszedł i powiedział, proszę 200 tysięcy złotych. Nie, dziękuję. Pani wójt. Ja, proszę państwa, jestem optymistką i uważam, że te inwestycje wykonamy. Tylko musimy ze sobą po prostu rozmawiać i ten budżet ma po prostu pracować przez cały rok. Ja rozmawiałam z kilkoma osobami, które naprawdę nas nigdy nie składały żadnych ofert. Mają duże firmy, nie są zainteresowane takimi małymi inwestycjami. Ja mówię, co się dzieje? No przecież mam rozeznanie, ile kosztowały inwestycje takie przedtem, a ile kosztują w tym roku. Między innymi dotyczy to Kleszczowa, gdzie mają bardzo duże pieniądze, a nie ma wykonawcy. Dlatego, że firmy nie mają pracowników, słuchajcie. I nikt nie chce do nich przyjść, bo tak, ci robotnicy zarabiają tam no, różnie, nie chcą przyjść, dostali te 500+, w większości im się twierdzą, że im się nie opłaci do pracy. I dlatego jest problem. I teraz mówi jeden z drugich, no jeśli nam ktoś zapłaci 3 razy tyle, no to ja już zorganizuję tych pracowników, bo też więcej im dam zarobić i tą inwestycję wykonamy. I w tym jest problem, że firmy nie mają pracowników, szczególnie jeśli to są firmy, kiedy pracują sezonowo, typu termomodernizację, typu drogi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, ja z tego miejsca chciałbym mimo wszystko, mimo tych perturbacji związanych przed wczesnym, w mojej opinii, rozstrzygnięciem tego przetargu, prosić Radę, aby przesunęła te środki w związku z tym, iż jeżeli nie zrobimy tego na tej sesji, trzeba będzie unieważnić ten przetarg, chociaż nie wiem, czy będzie go można zrobić. I po prostu stracimy kolejny miesiąc lub półtora i po prostu ta inwestycja stanie pod znakiem zapytania, więc to jest moja prośba w tej kwestii. Jeśli chodzi jeszcze o to dyskusję dotyczącą tej inwestycji pod stole, to ja podtrzymuję swoje stanowisko, aby po prostu ratować ten odcinek, który robiliśmy w zeszłym roku, a w kolejnych latach, bo
tym roku, jak będą środki, kontynuować dalszy etap. Natomiast no, dziwię się, że tam na tej drodze jeszcze nie pojawił się gwarant. No, przecież droga jest na gwarancji. Mieliśmy miesiąc teraz dobrej pogody. Myślę, że trzeba po prostu, jak wykonawca się zobowiązał do wykonania i dał gwarancję na tą drogę, trzeba go zmusić, żeby otworzył tą drogę, doprowadził do stanu zgodnego z umową, prawda? Nie z jakichś załatanie dziur, tylko to praktycznie jest droga do wykonania od nowa. Jeśli chodzi jeszcze o zadania inwestycyjne, jeszcze mogę, jeszcze jeden temat dotyczący inwestycji, modernizacji drogi w miejscowości Depczyk, odwadowa firmy Depczyka. Tam mieliśmy, zawnioskowałem o 150 tysięcy, pani wójt obniżyła tą kwotę do 70 tysięcy, ta inwestycja jest w naszym budżecie i po zeszłopiątkowych opadach deszczu droga również po prostu popłynęła w pole. Na odcinku, gdzie jest ta największa różnica wysokościowa, czyli tutaj przy dojeździe do tych stawów hodowlanych, po prostu wypukało zupełnie, dziury są dwumetrowe, był problem z przejazdem, więc prosiłbym o jak najszybsze podjęcie działań w celu rozpoczęcia tej inwestycji i rozpoczęcia jej nie w kierunku od Wadlewa do Depczyka, tylko odwrotnie, po prostu od Depczyka do Wadlewa, to wtedy odcinek, który wystarczy za te pieniądze zrobić, obejmie ten odcinek, który został tymi ulewami wybukany. Taka jest moja prośba. Ja chciałam powiedzieć, że w tej chwili jest wyliczenie tej drogi, dlatego że ona mija się w niektórych miejscach nawet 6 metrów od tej, jak jest na mapach. W tej chwili jest podpisane już chyba zlecenie na wykonanie geodeta. Wytyczy tą drogę i wtedy zrobi zebranie z tymi mieszkańcami zainteresowanymi, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy mają po jednej i po drugiej stronie drogi działki. I muszą zdecydować, czy robimy drogę w innym miejscu, zgodnie z planem, czy robimy remont tej, która jest. Dlatego, że jeśli na szczerym polu, oranym i uprawianym przez tyle lat, a droga, mówię, cały czas tutaj szła, znaczy wydeptana jest tutaj, a na mapach jest dalej, czy będziemy to rzeczywiście teraz korygować, przenosić starą drogę i robić nową, czy te osoby, którzy nie są właścicielami po drugiej stronie, wyrażą zgodę, żeby była remontowana. Ale to muszę rozmawiać z mieszkańcami. Na ten czas wytyczamy drogę zgodnie z mapami. Dziękuję bardzo. No i właśnie taka myśl mi naszła. Jest taki problem z tą drogą. Skoro będzie wytyczane? To zdjąć. A w Słowisku jest też wywadlenie. I brakuje 55 tysięcy, a tam jest 78 tysięcy. I będą wakacje, to moim zdaniem, skoro żeśmy mówili o rezerwie, to moja propozycja jest taka, żeby z tej drogi wziąć te 55 tysięcy na to rolnictwo, a jak z tych oszczędności, o których pani wójt mówiła, później oddamy, bo jak pani stwierdziła, oddamy przez oszczędności ewentualnie, czy ewentualnie jakiejś inwestycji. I myślę, że tam będzie bardzo dobre przygotowanie, zwłaszcza, że tak powiem. Nie będzie dobra, panie przewodniczący, dlatego że jeśli my nie będziemy mieć pieniędzy na tej drodze, to ja nie podpiszę żadnej umowy z nikim, bo nie będę miała. Ale zostawię przecież 20 parę. Było 78 i to jest 55, zostawię 20. Proszę państwa, mamy kolejny problem z następną drogą, to jest droga Józefowie, gdzie droga wzdłuż jest pół gminy Drużbice, pół gminy Zgrabica. I tam też jest wytyczanie tej drogi, tylko że tam już będzie bardzo długa procedura i no, a tam mamy chyba 70 tysięcy na tamtą drogę. Znaczy, to pani mówi, no to skoro są takie sytuacje, to ja nie widzę tu problemu, tylko widzę, bo może się okazać. Wiemy, jak było z Chynowym. Dostałem Bęcki, to powtórzę, od mieszkańców, od wszystkich, wyzwane trzy wiary, bo żeśmy do rezerwy przyjęli. Zwierzyńcy. No w kierunku ten. I za rok było zrobione, to oczywiście ludziom w głowach zostało, że ja jestem tutaj najgorszy i tak dalej, tak dalej, ale już mam i przeciwny. Później była zrobiona droga i bardzo ładnie. Więc jestem przekonany, że biorąc pod uwagę te okoliczności dotyczące wytyczania tych gruntów i ewentualnie możliwe zaszłości, które będą się działy, uważam, że dobrym rozwiązaniem by było w tej chwili, ja mówię, pożyczyć z którejś z tych dróg, pani wójt, taka jest moja prośba, no pani wyspada wniosek. Natomiast
zostawić już te plazy zabaw w spokoju i rzeczywiście w wakacje zrobić, bo tu nie będzie takich problemów. Więc ja proponuję naprawdę, droga Józefowi jest w bardzo dobrym stanie, bardzo dobrym. Ja tam byłam w ubiegłym tygodniu, tak. I natomiast tutaj musimy drogę naprawić. Trzeba wziąć pieniądze z tego, co są. Drogę na Derczyn. Bo już przy Derczyku to cała ta skórka jest powyrywana. Ale my tutaj można po prostu tych 70 tysięcy z Derczyka zdjąć i wrzucić po prostu do remontówki i po prostu i wtedy nie pytać mieszkańców, tylko wyremontować tak, jak to się robi zawsze. Ale słuchajcie, albo coś się stało, ale to tyle się nie zgodzisz. Naprawdę to wszystko ma krótkie nóżki. Trzeba z ludźmi rozmawiać, to ludzie decydują bez rozmów. Powiedzą, robicie znowu, zrobimy, zabraliście drogę. Jeśli mamy już te pieniądze, nieważne ile przyjdziecie, to udowodnimy. Zobaczymy, no tak jest prawo. Powinni, no ludzie, jeśli to jest ich własność, no mają prawo do swojej własności. Wiceprzewodniczący, nie jest państwo, ja tutaj popieram całej osiągłości kolegę przewodniczącego w sprawie przesunięcia części kwoty pieniędzy zarezerwowanej na tą drogę w Derczyku z tego względu, że to co było wcześniej powiedziane, ta droga wymaga czasochłonnej tutaj też unormowania tych stosunków prawnych, no bo nie wiadomo, czy mieszkańcy chcą, żeby przebiegała w ich gruntach ornych, czy też w nowym właśnie... To jest kwestia spotkania. No właśnie, ale to wymaga czasu. To nie jest tak szybko. Bo to nie jest jedna, dwie osoby. Wiemy o tym doskonale, że to będzie trwało tygodniami, jak nie miesiącami. Powiedzmy sobie szczerze. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o budowę też tych placów zabaw, no to kiedy można robić? No tylko wakacje. Natomiast nikt pieniędzy, czy to będzie droga w Derczyku, to co pani mówi tutaj Józefowi, czy obojętnie w innej miejscowości, będzie tylko przesunięta, ale nie zabrana, żeby to była jasność. Bo skoro pieniądze mają się znaleźć na te place zabaw, z których ma być zdjęte, to również znajdą się na te drogi. Taką mam nadzieję i głęboko w to wierzę. A na dzień dzisiejszy te pieniądze muszą się znaleźć na rozstrzygnięcie, znaczy na zabezpieczenie środków, żeby ten przetarg, żeby podpisać umowę, żeby to było zrealizowane. No, i poczekajmy. Ja proponuję, żeby przenieść z drogi w Józefowej, bo to jest sprawa międzygminna. I powiem tak, to jest gmina Grabica i my, i kiedyś oni wystąpili do nas, żebyśmy my tą drogę zakończyli, a myśmy nie mieliśmy pieniędzy, to było też na komisji budżetowej, nie mieliśmy pieniędzy, żeby skończyć i oni teraz jakby, no bo wiecie, też nie są zainteresowani, żeby jakby finansować. Dlatego też to powiedziałem, z drogi z Derczyka lub z innej drogi, która się, bo na obecną chwilę tam nie wymaga jakiegokolwiek remontu, czy to będzie przesunięta w czasie. Najlepsze jest do zrobienia, panie przewodniczący. Proszę bardzo, wiceprzewodniczący. Ja jeszcze w temacie raz mogę jeszcze powiedzieć, powiem tak. Na jednej sesji marcowej ja byłem przeciw temu, aby jakąkolwiek inwestycję zdejmować całkowicie z budżetu. Chodziło wtedy o drogę Łazy. Natomiast moja propozycja jest taka, aby ani jednej, ani drugiej, czyli tych dróg, ani Derczyku, ani Wizokowej nie zdejmować, to po prostu na przykład tam jest 70-80 tysięcy, to z jednej i drugiej po 20 tysięcy zabrać i to myślę, żeby było takie najmniej kolizyjne, no bo jednak takie zobowiązania z tą gminą Grabica i tu była również radna powiatowa u nas, ona też już powiedziała, że tak powiem w swoim sobie, że ta droga będzie wykonana, no teraz trudno, żebyśmy zabrali i nie zrobili tam nic, więc no, moja propozycja jest taka, żeby po prostu solidarnie z obydwu dróg ściągnąć, ale by obydwie za obydwu pozostawić takie realne kwoty, które no, będą świadczyć o tym, że będziemy mieli zamiar to przygotować. Pani Wójt, Pani wniosek. Mój wniosek jest taki, żeby 55 tysięcy przesunąć z drogi w Józefowie i tu jest 70 tysięcy w budżecie i 15 zostaje. I potem z oszczędności wykładamy ponownie do Józefowa, jeśli wyjaśnią się sprawy do końca. Bo mówię, to jest pół drogi po długości z gminą Grabica. Dobrze, dziękuję bardzo Pani Wójt. Czy są jeszcze jakieś głosy? Proszę bardzo, radny Tadek Szwedzielski. Proszę Państwa, mnie to bardziej widzę, że dzisiaj tak targujemy się, bo na komisji budżetowej nie było żadnej dyskusji na ten temat. I takie sprawy powinny być rozstrzygane na komisji budżetowej. Mamy blisko pracowników, blisko do wyjaśnienia, wydać kogoś. A dzisiaj to tak widzę, że to ten temat był zostawiony po to, żeby więcej ludzi słyszało, no bo to
To wyszło dzisiaj już dopiero. Panie Przewodniczący, przecież no skoro Pan jest na Komisji Budżetowej, to jest Pan na dyżurze i zorientować się, jak to sprawa wygląda i czy Pan też może wnioskować. No po co my w komisji byliśmy na tej komisji? No, była jakaś dyskusja na temat tego budżetu? Panie Przewodniczący? No, panie wniosek głowy? Pani Tadeuszu, no zadziwia Pani pytanie po prostu. No po co ta komisja budżetowa? No to jak się może nie spotykają, no to lepiej tak nie spotykajmy się, spotkujmy i wodne ludzie. No bo my nie. Bo tak sobie myślę, no, że wodne żeś nic nie robi na tej komisji. Nie, nie o to chodzi, ale na ten temat nie dyskutowaliśmy. Było 5 minut, tyle, że skoro nie ma na komisji, to nie rozpatrujemy na sesji. Tak więc. I tak powinno być. Na był to na komisji. No i był. No i to budżet formalny był rozpatrywany. A że nie było dyskusji. No, nie, było dyskusja. Było to zaakceptowane. Te zmiany. W zasadzie to powinno być przygotowane wszystko. To powinniśmy po prostu. Nie, panie radny, my nie jesteśmy na komisji, też chcielibyśmy mieć na ten temat. Tylko że nie dyskutują ci, co dyskutują ci, co są komisji. Szanowni Państwo, może tak. Że tak powiem, prośba o głos i wtedy udzielam głosu. Radny Piotr Kuciel, głos, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja myślę, że to zostawić w tej wersji, która była, czyli w pierwszej projekcie tutaj złożonym przez Panią Wójt i Panią Skarbnik. Jeżeli projekt nie przeszedł, to z tego projektu zdejmujemy, jest to chyba normalne. No. Jeżeli nam projekt nie przeszedł w Urzędzie Marszałkowskim, to zdejmujemy, no, bo po to tam włożone te pieniądze, żeby zrealizować projekt, projekt nie przeszedł, tak? Jest to oczywiste, że zdejmujemy i koniec. No co z tymi drogami tutaj kombinować? Jakie będzie uczucie mieszkańców? Jak to zdejmujemy po 5, 10 czy 50 tysięcy? No, chciałbym, żebyście też zrozumieli. To są mieszkańcy, którzy tą drogą jeżdżą non-stop. Tutaj chcecie zrobić placę zabaw, rozumiem? Dobrze, jak placu zabaw będą dwie puszczawki zamiast czterech, też dzieci będą prawiły, tak? Natomiast jak ta droga, gdzie jeżdżą ludzie non-stop, tak? Codziennie 3-4 razy, im tam nie wykonamy czegoś, czy na przykład na tym deprzyku, no przecież tam jest tragedia. Tragedia w tej chwili, no. Trzeba zrobić, to nie ma, że leży wolny, tak? Natomiast na placu zabawy dzieci się zmienią i będący tam bawimy się troszkę mniej, ale się pobawimy też, tak? Nie przesadzajmy też z tymi placami zabaw, bo patrząc na to realnie i patrząc tak na inne gminy, jak i na naszą, na tej placu zabaw też tak te dzieci non-stop nie siedzą, tak? Przychodzą takie okresy, że jest ciepło, jest fajnie, są, natomiast też ich nie ma. A myślę, że jak na drugi rok dołożymy im jakieś tawki, dołożymy czegoś, to jest okej. Okay. Także ja bym był przy tej wersji z Pana Ministra. Ja mogę tu pierwszo. Do tego, to jest tego zamiar. Gdyby było tak, że tą drogę można by zrobić teraz, ogłosić przetarg i wykonać ją od ręki, nie byłoby konfliktu między gminami, powiedzmy jakichś konfliktów związanych z uregulowaniem, z wytyczeniem pasa, to zapewnił Pana Panie Radny, że tutaj nie miałbym tej obiekcji, o której Pan mówił. Natomiast w momencie, korzystając z doświadczenia, jak tu zasiadam, biorąc pod uwagę sprawę, zarówno zwierzyńską, biorąc pod uwagę sprawę w Dębicach, dotyczące wytyczenia drogi, wiem, gdzie to trwało i śmiem twierdzić, że ta inwestycja w tym roku może się nie powieść. Daj Boże, żeby się powiodło, w sensie takim formalnym. Jeżeli rzeczywiście ukaże się, że te stosunki własnościowe są bez najmniejszych wątpliwości wykonane, wyprowadzone i będziemy mogli wykonać tę drogę, to będę nawet za tym, żeby zwiększyć deficyt budżetowy i tę drogę zrobić. A na razie to rozwiązanie, o którym teraz mówię i które tu zaproponowała Pani Wójt, myślę, że jest najbardziej racjonalne na tą chwilę i sądzę, że ja też jestem optymistą, to co Pani mówi powiedziała, że będziemy w stanie wykonać te wszystkie inwestycje. Ale nie możemy, że tak powiem, tych pieniędzy sobie trzymać i blokować czegoś, co może być zrobione wcześniej, a później się będziemy zastanawiać rzeczywiście we wrześniu, bo jak już to będzie przez ten okres wakacyjny wyjaśnione. Bo ja wiem, że spadkobiercy mogą się pojawić. Ktoś jest w Szwecji, ktoś jest w Anglii, ktoś wyjechał, że sprawy spadkowe nie były powołane, także wie Pan, Panie Radny, tutaj jest dużo różnych spraw, a jeszcze, że tak powiem,
Także podzielam pana zdanie, panie radny, natomiast tak jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Ja panu wyjaśnię, to proszę. Dobra. Czyli szanowni państwo, no nie wiem jak to, bo tu chcę, żeby pan radny jakby uszczegółowił, czy to jest wniosek za tym, żeby głosować tą pierwotną wersję. Tak, żeby głosować pierwotną wersję. Dobrze. I pani wójt podtrzymuje ten wniosek, który złożyła? Tak. Dobrze, czyli głosujemy tutaj tą wersję kolegi radnego Kociołka. Może tak, najpierw, bo rozumiem, że już głosów nie ma, tak? Już nie. A, proszę bardzo, przepraszam. Ja, że tak powiem, poprę tutaj pana kolegę Piotra z tego względu, że jeżeli zabierzemy 10 tysięcy 20 z jednej drugiej, czy tam z drugiej, no to wpędzimy tą sytuację, o której wspomniał pan Łukasz, że teraz tak, zamiast 10 cm na cykl 500 cm ucznia, czyli tak naprawdę nie zrobimy nic. Dlatego zostawmy te pieniądze na drogach i posuńmy tą pierwszą wersję. Zarówno droga w Dębczyku, jeżeli wymaga naprawy, to trzeba ją zrobić natychmiast. Droga w Józefowie, no umówmy się tak, Kapica zrobiła swoją część, jeżeli nie zrobimy swojej, to na ten zawód się całkowicie rozleci, także trzeba ją też wykonać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko woli wyjaśnienia wyciścić. Ja w pewności popieram tutaj wniosek pani wójt. I proszę tylko o zrozumienie jednej rzeczy, że nikt nikomu nic nie zabiera, ponieważ nikt nikomu jeszcze nic nie da. My po prostu przesuwamy te środki finansowe. Ja sobie nie wyobrażam, jak tu szczęśliwie siedzę, żeby te środki finansowe, które będą przesunięte, mam nadzieję, na dzisiejszej sesji, na realizację tego zadania, one w tym roku budżetowym nie wrócą. I oby w tej wysokości nie zaspokoiły no, wymaganych potrzeb. Bo ja będę też za tym, żeby te środki finansowe wróciły, także nikomu jest nic nie zabierane, tylko na obecną chwilę jest przesuwane. Żeby dobrze było zrozumiane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, tylko chodzi, nie chodzi o to, że jeżeli przesuniemy teraz, to jest sposób razownie, w okresie wakacyjnym wykonamy boiska, będzie wrzesień, zaczną się opady i tak naprawdę, jeżeli za te drogi się nie weźmiemy teraz, to nie zrobimy jeszcze. Ale Piotr, jak się możemy wziąć, stanie jedno, ogonie w głowie, on nie podpisze zgody na przekazanie grunta. I co zamiana? Jeżeli to jest sytuacja, która jest unormowana. Józefu, możemy robić. Nie, no właśnie przed chwilą dowiedzieliśmy się, że nie. Józefu, nie mamy sobie tam. Nie mamy tego. My nie znajdujemy tego przekazać. Za drogą, no tą tak, krajową, w kierunku Helenowa. Pani mówiła, że nieunormowana jest droga w tym przyjechu. A wy też nie. To są te dwie podróżowe, tak? Tutaj druga. Tylko w Helenowie jest taka sytuacja, że jest zginą granica wzdłuż, a w Dębczyku idzie po porach, czyli właściwie nie droga, to jest droga, która jest Szanowni Państwo, radny nie mogę dać udziału, nie chcę zapytać. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja tylko chciałbym sam sobie wytłumaczyć propozycję Pani Wójt i tutaj również propozycję Pana Przewodniczącego. Te przesunięcie tych 55 tysięcy, tak jak powiedział tutaj Jarek, to jest przesunięcie na place zabaw, rozumiem Panie Przewodniczący. Nie na żadne inne rzeczy. Nie, to jest przesunięcie na chwilę obecną. Na chwilę obecną, ale nie zabieramy również stanów, ale nie zabieramy stanów zabaw. To jest wszystko koło zamknięte lub kwadratowe. Nie, nie ma kwadratowe. Nie, jest wszystko legalne, bo podchodzimy naprawdę środkami, które tylko wirtualnie postanowiliśmy dodać do planu, który był w sytuacji, że Szanowni radni, drodzy sołtysi, goście, ja chciałam powiedzieć, że brakuje nam na boisko w Adlewie i poszczególnymi siłowniami jako jedno zadanie, czyli Bukowie Dolne i Teresie. I zwracam się z prośbą o przesunięcie środków z projektu, na który wcześniej przeznaczyliśmy pieniądze i był złożony do Urzędu Marszałkowskiego i tam nie otrzymaliśmy dofinansowania. Dlatego była pierwotna propozycja taka, którą rozpatrywaliście na posiedzeniu Komisji Budżetowej, żeby te pieniądze, które tam stanowiły wkład własny, przesunąć teraz na boisko w Adlewie. W związku z tym, że są takie głosy, żeby jednak te boiska robić jak najszybciej, to żeby z tych placów zabaw pieniędzy nie zabierać, tylko żeby tam pieniądze zostały i wykonywać to, żeby dzieci już mogły się nawet w wakacje cieszyć,
tymi placami zabaw. Natomiast, ponieważ jest bardzo skomplikowana sytuacja z dwoma drogami, to jest Depczyk, o której wcześniej powiedziałam już, i droga w Józefowie, to znaczy do Helenowa, a sołectwo Józefów. I wygląda to, proszę Państwa, w ten sposób, że może to jest zapisane. Wygląda to w ten sposób, że ta droga wzdłuż, tu jest Helenów i ta droga cała, jak widzicie, to tak, zaczyna się 1,5 metra na dole naszej własności i ona przechodzi tak. Natomiast tu ma 4,5 metra czy 5,5 metra ma gmina Grabica i kończy się na 1,5 metra. Tu kończy się i dalej jest gmina Grabica i dalej jest droga asfaltowa. I oni wtedy zwracali się do nas, czy byśmy tego odcinka nie zrobili, bo oni by tu pociągnęli i byśmy mieli drogę asfaltową aż do drogi krajowej. My nie mieliśmy pieniędzy w budżecie, bo to było jakoś lato, było to na komisji budżetowej, no nie mieliśmy, to kosztowało około 70 tysięcy, chyba tak. I teraz my z nimi rozmawiamy, bo jesteśmy po wstępnych rozmowach i rozmawiamy z nimi, żeby to oni wyrazili zgodę i podpiszemy porozumienie wspólne, że my robimy tą swoją część, ale żeby oni też robili, no pół drogi po długości zrobimy, i żeby oni tą swoją część, ale oni z kolei twierdzą, że oni teraz w budżecie nie mają pieniędzy na tą drogę. A poza tym trzeba jeszcze tak wymierzyć tę drogę, w którym miejscu są punkty, ile jest, bo to co do centymetra gra wchodzi. I tak rozmawiamy z gminą Grabica. Nie powiem, że właśnie takie są rozmowy, że no wy wtedy nie chcieliście, a to nie jest to, że my nie chcieliśmy, po prostu nie mieliśmy pieniędzy. Nie było tej drogi. Poza tym to nie jest droga jakaś, nie wiem, którą nie można przejechać. Jest naprawdę w bardzo dobrym stanie. Ponieważ my utrzymujemy tam też autobus szkolny jeździ. I od czasu do czasu idzie równiarka i tłuczeń i wyrównujemy. I przynajmniej jest taka droga, jak jest teraz zrobiona. Także właśnie chciałam wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania, Szanowni Państwo. Uchwały budżetowe. Nie pozwolicie, Szanowni Państwo, że nie będę całości czytał, bo dyskusja dosyć trwała tam do 7 milionów i tak dalej. Tylko jakby przegłosujemy te wnioski, które zostały zgłoszone, czyli tutaj jakby wniosek pierwotny, projekt pierwotny uchwały, gdzie w załączniku nr 3 do projektu uchwały zdejmujemy 55 tysięcy budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Różbice i przesuwamy na budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy Różbice, czyli z placu zabaw na boisko. I kto jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. I kolejny wniosek, tutaj po dyskusjach zgłoszonych przez wójta gminy Dużwice, dotyczący zmniejszenia kwoty wydatków na drodze Józefów i przesunięcia tego na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Dużwice, czyli na wykonanie boiska w Adlewie. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta z wykonaniem 56 głosów. No bo było 8 wstrzymujących, tak sobie nie wiem, czy to przewodniczenie nie wymaga. Dziękuję bardzo. Szczęśliwie przebrnęliśmy. Tak, proszę bardzo, na następny. Ja tak tylko a propos tej sytuacji i tego, że już ten przetarg został rozstrzygnięty, no warto by było jednak może w takiej sytuacji, żeby rzeczywiście pani na temat realizacja była. W tym wypadku to trochę tutaj się ten trochę skłóciło od was z tego komputerami, ja zapisałam, że nie było zostało, tak? Tak tylko po prostu na walizę. Ja zwróciłem na to uwagę, niemniej jednak. Przynajmniej ja się tak uczyłem, że kontra asygnaty skarbnika, to jest pani skarbnik, wymaga podpisania umowy. Umowa jest niepodpisana. Więc gdybyśmy nie przyjęli tego, no to pani skarbnik automatem nie mogłaby kontrasygnować umowy. Tam jest nawet we wzorach umów, to jest
Fundacja Taka Skarbnika i inny. Natomiast czy... to też jest dobry sposób, ja uważam. Jeżeli w budżecie, bo budżet jest jawny i trochę to tak wygląda, że... to nie za dużo. Nie, już kończę. Nie, już kończę. Firmy, przecież prawda, jeżeli widzą kwotę, to to stosowują niezależnie od kosztów do kwoty. Jeżeli te kwoty mamy niższe w tym budżecie, ja myślę, że tak, gdybyśmy mieli tutaj, bo tu było, to poszło za 531. Szanowni Państwo, jakbyśmy mieli 700 tysięcy, to by było 731. Jakbyśmy mieli 800, to by było 831, bo firmy by się dostosowały do tej kwoty. Więc można przyjąć teoretyczny stan w tym całym urządzeniu, że jeżeli mamy mniejsze kwoty, to firmy oczywiście dadzą większe, ale nie na tyle większe, żeby one były wysokie. No, tak wysokie, że no, nie zdają sobie sprawę, że nie sparaliżują siebie, bo oni też przystępując do przetargu dążą do zawarcia tejże umowy. Więc tutaj zgodna wola stron gdzieś się spotyka. Więc myślę, że to z punktu widzenia formalnego może ten, ale z punktu widzenia takiego działania wcale chyba to nie jest aż takie zaskoczenie. Mogę nie bardzo powiedzieć. Kolega przewodniczący, poza protokołem, musi zadowolić, że mówiąc o tym, że ten budżet jest niedoszacowany, to jestem w błędzie. To jest specjalnie zrobione. Gdyby nasz firmę tutaj widział, że jest 806, to 800. Przepraszam bardzo. Czy byście tutaj zawsze tak było przykazane? Przejdziemy do tej uchwały 369. 369 to jest wieloletnia prognoza finansowa na 2018-2027. Na podstawie ustawy o zarządzaniu oraz ustawy o finansach publicznych, dalej na tym drzwi, co w Palacu następuje. Paragraf pierwszy. Uchwalę, czyli w tej poprzedniej prognozie finansowej, która była podjęta na 30. sesji Rady Gminy Drużbice, wprowadza się zmiany do załącznika numer 1, zgodne z załącznikiem numer 1 do tejże uchwały, wprowadza się zmiany do załącznika numer 2, który otrzymuje zmiany zgodne z załącznikiem numer 2 do tejże uchwały i w punkcie trzecim objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice, które są przedstawione w załączniku numer 3 do uchwały. Wykonanie uchwały powierzam wójtowi gminy Drużbice, uchwała wchodzi w życie w podjęcie. Kto jest za przyjęciem projektu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta tylko większością głosów. Kolejny projekt uchwały dotyczy udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej w Podstoli gminy Drużbice. Czy są pytania do tego projektu uchwały numer 370? Skoro nie ma, to odczytam projekt uchwały Rady Gminy Drużbice dnia 18 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej pod stronę gminy Drużbice. Stosownie do ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej Rady Gminy Drużbice uchwala co następuje. Udziela ochotniczej straży pożarnej po stronie gminy Drużbice dotacji w wysokości 2,5 tysiąca złotych na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej w 2018 roku. Szczegółowe warunki przekazania dotacji oraz zasady rozliczania określone zostaną w umowie między gminą Drużbice a ochotniczą strażą pożarną pod stole. Wykonanie uchwały powierza wójtowi gminy Drużbice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały 371 Rady Gminy Drużbice z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji ochotniczej straży pożarnej w Rośniatowicach gmina Drużbice. Na podstawie ustawy samorządu gminy oraz ustawy ochrony przeciwpożarowej Rada Gminy Drużbice uchwała co następuje. Udziela ochotniczej straży pożarnej w Rośniatowicach gmina Drużbice dotacji w wysokości 1000 zł na dofinansowanie kosztów wyposażenia, utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej
2018 roku. Szczegółowe warunki, przekazane dotacji oraz zasady rozliczania określone zostaną w umowie między gminą Drużbica a Ochotniczą Strażą Pożarną Wrocławia. Wykonanie uchwały powierza wójtowi gminy Drużbice. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy głosowali? Tak. Jednogłośnie. Dobrze. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt, czyli punkt piąty dzisiejszego porządku obrad. A wiecie, co jest? Przepraszam. Przepraszam, naprawdę. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Szanowni Państwo, to jest projekt uchwały, ponieważ jak pamiętacie, mamy tam po sąsiedzku, a tak w zasadzie w swoim osadzeniu działkę 8 alei, która jest własnością gminy Drużbice. Nie wiem, jak to się stało, że to jest akurat własność gminy Drużbice, to tam jakieś wcześniejsze pewnie perturbacje, ponieważ jednostka jest właścicielem tej nieruchomości, w której znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, a tu po sąsiedzku zaraz jest taki pasek, bo nawet nie wiem ile tam może być, z 15 do 20 metrów. I to jest własność gminy Drużbice. Różne tam były, że tak powiem, plany i poczynania, bo pamiętacie Państwo, nie wszyscy, ale ja pamiętam, niektórzy może też, była taka mapa robiona ciśnień na terenie gminy, były czerwone kolory, zielone, różne i tak dalej. I tam się okazuje, że na tej działce to jest jeden z najwyższych punktów na terenie gminy Drużbice, no jak sama nazywam, Górnogórny, I swego czasu, w związku z tym, że były duże problemy z opatrzeniem w wodę, przed modernizacją hydrowolni i w Badlewie, tej linii wodociągowej w Kubicach, była taka koncepcja, że w tym miejscu ma być taki zbiornik retencyjny wybudowany, po to, żeby z tego zbiornika ewentualnie jak najmniejszym nakładem można było korzystać z tej wody, między innymi w Rożniadowicach, bo tam było najgorzej z tego czasu, jeżeli chodzi o ciśnienie wody. Nie wiem, jak jest teraz, panie radny, pan się może wypowiedzieć, ale chyba jest lepiej, no bo w tej modernizacji hydrofonii w Głupicy. I się będą brały. W związku z czym, jakby bezprzedmiotowe staje się to działanie i teraz, w związku z tym, że straż jest cały czas użytkownikiem, bo to jest w tym ogrodzeniu, ten kawałek działki, więc nasza prośba jest, żeby sprawić, żeby przekazać to wieczyste użytkowanie straży na wyniesienie dla celu zagospodarowania tego już od strony formalnej i po prostu tam plan jest, żeby zacząć budowę tych garaży, na które w ubiegłym roku dostaliśmy dotację 4000. Materiał jest zakupiony, w tym roku już takim czynnym społecznym zaczniemy budowę i na ile się uda. Myślę, że to zamkniemy do stanu surowego. Żeby to miało jak najmniejszy koszt i żeby tu już nie burzyć tego budżetu, chyba że rzeczywiście będą jakieś nagłe zdarzenia, które spowodują to, że będzie trzeba dołożyć, no to będę występował z wnioskiem, ale no póki co takich nagłych zdarzenia nie wystąpi. Więc moja prośba tutaj do Państwa rady, żeby tą uchwałę podjąć. Oczywiście to jest taka umowa między starzem a gminą, że wiadomo, że to jest wszystko w linii społeczne, tak, czy straż, czy ten, także myślę, że tu akurat jakiegoś takiego problemu być nie powinno, ale formalnie musi być to uregulowane, żeby złożyć dokumenty o zezwolenie, o nie o zezwolenie, tylko o zgłoszenie. Musimy płacić tytuł, musimy to dysponować, jakikolwiek jakiś tytuł. Myślałem, że wystarczy zwykłe użyczenie, ale okazało się na komisji, że to użyczenie nie wystarczy, bo pierwotny wniosek dotyczył użyczenia, tego na 10 lat. Natomiast okazało się na komisji, że to jest niewystarczające, więc po komisji, tutaj po dyskusji stwierdzono, że ma być tego, no i ten wniosek w dniu dzisiejszym złożyłem, a w tym czasie była przygotowywana projekt uchwały. No także myślę, że tutaj ten. Czy ktoś chciał zabrać głos, jeżeli chodzi o ten projekt? Proszę bardzo. Pan tu przewodniczący wspomniał, że tam miała być przepompownia.
rzeczywiście tak było planowane kiedyś. Wieża ciśnienia. Kiedy nawet te tam kierowniki prewencyjne, które by zaopatrywały wodę. Ja myślę, że ten problem wróci, tylko będą lata krótsze, to ten problem wróci, dlatego że tracą się kieruny długowia. I lasy się rozbudowują i na pewno to wróci. I czy czasem później nie będzie żeby właśnie, że nie będzie miejsca, żeby postawić takie zbiorniki, skoro damy tu na tą umowę wieczystą. No tu myślę, że strasznie będzie taka oborna i później pozwoli mi wydawać, bo na pewno problem wróci. A nie chcę się dowodzić. Znaczy ja bym tak, wiem, że te 99 lat nie pożyje, więc że tak powiem, to jakiś tam zakres, przewidziany w tej uchwale. Póki, że tak powiem, jestem na miejscu i jakoś funkcjonuję, to mówię, że to będzie. Jak powiedziałem, to jest mienie społeczne, tak naprawdę, żeby to w drugą stronę miało być, bo to ten. Nie będzie jakiegoś większego. To chociaż ja mówię, że za jakieś 20, 30 czy 40 lat może się znaleźć ktoś, kto powie, że nie. Gwarancji nie da. Natomiast póki żyję, to mogę dać tę gwarancję. Nie wiem, czy chciałbym żyć te 99 lat, bo wszyscy znajomi go odeszli. Nie ma słowa. Ale naprawdę ten problem, myśmy teraz nie zajmujemy się tym problemem. Problemem wody, bo jest góry. Ale jak przyjdą słowa, tak naprawdę tam za część pójdzie. No nie rozstajemy tej wody. Dobrze, szanowni państwo, jeżeli będzie trzeba, to myślę, że i użyczymy tej działki, która należy do straży, także myślę, że tutaj bo to jest jakby najważniejsze. Zaopatrzenie wody, tak naprawdę ścieków, śmierci, wszystko, ale jakby podstawowe działanie gminy, więc myślę, że nic więcej nie może z tym konkurować, jeżeli chodzi o zaopatrzenie potrzeby mieszkania. Szanowni państwo, przejdę do czytania projektu uchwały. Projekt uchwały nr 372 Rady Gminy Drzwicy 18 maja 2018 roku w sprawie oddania użytkowania nieczystej miejscowości Kupiej Wodę działka wolna ewidencyjna 177/301 własność gminy Drzwicy. Na podstawie ustawy o samorządzie gminy oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Gminy Drzwicy uchwała co następuje. Wyraża zgodę na oddanie użytkowania wieczyste na okres 59 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Drzwicy oznaczonej jako działka ewidencyjna 177/3 o powierzchni 0,08 hektara obręb uczkowych górna w jednej księgą wieczystą numer PD1B łamane przez 407828/8. Wykonano uchwały uchwały gminy Drzwicy. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt, do którego już nawiązywało. Punkt 5 dzisiejszego porządku. To jest ocena zasobu pomocy społecznej gminy Drzwicy za 2014 rok. Widzę, że pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest bardzo gotowa. Oddaję pani głos. Proszę bardzo. Ja mogę siedzieć tam jeszcze do czasu. Proszę bardzo, niech pani siedzi. Pan Szanowni Państwo, co roku zgodnie z artykułem 16 na ustawę o pomocy społecznej GOPS opracowuje ocenę zasobów pomocy społecznej. Jest to, jak Państwo pamiętacie, obszerne opracowanie, to są 32 strony tabel, dość specyficznych, ja często to podkreślam, bo one są skonstruowane według algorytmu Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, czyli nie zawsze te wszystkie dane, jakbym chciał porównać ze sprawozdaniami, są takie same, ponieważ te dane są wybiórcze. Jest to tylko dla, jakby dla potrzeb Instytutu Rozwoju Służb Społecznych.
To opracowanie, jak wspomniałam, jest obszerne i zawiera następujące dane. O sytuacji demograficznej i społecznej, o dane o korzystających z pomocy i wsparcia, o zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia. Zawiera dane o kadrze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej oraz środki finansowe na wydatki pomocy społecznej. Analizując sytuację demograficzną i społeczną i uwzględniając 31 grudnia 2017 roku w gminie Drużwice mieszkało 5132 mieszkańców. W tym było więcej kobiet, bo 2581, 2551 to mężczyźni. Gdyby analizował i porównywał grupy wiekowe, to o ile w grupie wiekowej 0,17 jest porównywanie mieszkańców, o tyle w grupie wiekowej dla kobiet 60 lat i więcej, dla mężczyzn 65 lat i więcej, w tych grupach wiekowych jest więcej mężczyzn. Natomiast wiek senioralny 60 lat i więcej dla kobiet, 65 lat i więcej dla mężczyzn, kobiet jest dwa razy więcej, prawie dwa razy więcej. Mówisz, że różnica jest między nimi porównywana, bo 60 i więcej i 65 i więcej, no to to też pewnie odzwierciedla rzeczywistego, faktycznego, nie? No jednak, niemniej jednak kobiet jest więcej w tym przedziale wiekowym. Ale pani kierownik, bo z tego co zrozumiałem, pani powiedziała, że to jest oparte na pewnym wzorze pracowanym przez służby. Tak. Czy ja bym To są dane GUS-owskie. Ale i mężczyźni, i kobiety są, liczona jest przedział wiekowy, to jest 65 w górę, czy dla kobiet 60 w górę, a dla mężczyzn 65 w górę. Wiek jest tak podany, ale zamysłem Instytutu Rozwoju Służb Społecznych jest porównanie wieku senioralnego. Czyli 60-65. Ustawa o emeryturach mówi wyraźnie, jest podzielony wiek, tak? Więc jakby tutaj porównamy seniorów mężczyzn do seniorów kobiet. Czyli no więcej jest po prostu przez 5 lat się też urodziło więcej. Infrastruktura społeczna. Mamy tu dane o liczbie mieszkań komunalnych, mamy ich 18, mamy 3 przedszkola. W ubiegłym roku było 70 miejsc w tych przedszkolach. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia już konkretnie w ośrodku pomocy. W ubiegłym roku z pomocy i wsparcia skorzystały 273 osoby. Ze świadczeń, przepraszam, 279 osób, ze świadczeń 206 osób. Najwięcej osób korzysta w wieku produkcyjnym i przeważają kobiety. W ubiegłym roku ze świadczeń pieniężnych skorzystały 124 osoby, z niepieniężnych 83 osoby. Różne były powody udzielania tej pomocy i wsparcia. Najczęstszym powodem udzielenia pomocy i wsparcia była to długotrwała i ciężka choroba. Następnie niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm. W 2017 roku udzieliliśmy wsparcia dwóm osobom, które opuściły zakład karny. Z powodu różnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych udzieliliśmy pomocy 11 osobom. W ubiegłym roku na umowę zlecenia była zatrudniona opiekunka, która obsługiwała dwie osoby. I obsługa tych osób to kwota 15 621 zł. Tyle wydaliśmy na usługi opiekuńcze. W tym roku mamy dużo więcej, bo mamy 7 osób. I opiekunka jest na etat przyjęta. Analizując już szczegółowo pomoc finansową. W obrębie świadczeń pieniężnych mamy podział na zasiłki stałe, na zasiłki okresowe.
Z zasiłków stałych skorzystało 21 osób, w tym 25 osób to osoby samotnie gospodarujące, 3 to osoby w rodzinach. Z zasiłku okresowego skorzystało 30 osób. Wypłaciliśmy zasiłki na kwotę 35 923 zł. I najczęstszym powodem przyznania zasiłku okresowego było bezrobocie, następnie długotrwała choroba i niepełnosprawność. 98 osobom przyznaliśmy zasiłki celowe, w tym z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało 68 osób. Posiłków ogółem z posiłków skorzystało ogółem 80 osób, były to głównie dzieci. Ze schronienia w schronisku dla bezdomnych skorzystała w ubiegłym roku jedna osoba i wydaliśmy na to 792 zł. W domach pomocy społecznej w ubiegłym roku przebywało 12 osób. Przeznaczyliśmy na to 259 870 zł. Pani kierownik, mogę mieć pracę, mogę mieć pytanie, bo ja tam te prace nie sprawiam. Ile jest poszczególnych domach pomocy społecznej? Wiem, że to jest znaczna kwota. Nawet było pytanie takie w konkursie na dożynki. Taką kwotę przeznaczamy chyba na domy pomocy społecznej. I to jest ponad 300 tysięcy złotych, tak? Dobrze mówię? Nie, 259 870. No, to tam do 300 dojdzie, bo tam może ten, ale to już swoim... W roku pewnie tak, z uwagi na to, że jest... Ale jeszcze tak, mam pytanie. Który dom pomocy społecznej jest najdroższy? W tej chwili? Tak. Czy w ubiegłym roku? Znaczy, nie, właściwie to jest tak samo. Najdroższy jest dom w Zawłotach dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Mamy w tej chwili tam jedną osobę. A później? A później jest dom pomocy obywatelom. Tak. Nie, czy... Przepraszam najmocniej, chyba już jest odwrotnie w tej chwili. Dom pomocy społecznej był Bełchatowie ma wyższy koszt utrzymania, miesięczny koszt utrzymania mieszkańca. No bym powiedziała, no dobrze, że nie. Tak, mogę później wyjść, to zaraz Państwu powiem, ale nie. Czy wy dom najdroższy, czy wy tam mamy mieszkańcy? Dlaczego? Mam jeżeli tak. Mówię o Bełchatowie. Ci mieszkańcy są już tam od dawna, jakiś czas temu i ustawa o pomocy wyraźnie mówi, że mieszkaniec ma prawo najbliżej miejsca zamieszkania. Chyba że sam wyrazi zgodę na to, żeby gdzieś tam w głąb województwa pojechać. No, takie jest prawo. Ja nie mogę nikogo przymusić. Z tego, co pani powiedziała, ja rozumiem tak, że w ubiegłym roku i w tym roku do domu pomocy społecznej w Bełchatowie osoby nie były kierowane. Tylko tam są te osoby, które były. Czy ja dobrze wiem, czy jednak były. To znaczy, to opracowanie jest takie specyficzne dość, inaczej inne jest podejście jakby tego instytutu. Chodzi o to, że w ubiegłym roku za 12 osób, bo część z nich zmarło, tak? Przybyły następne. Za 12 osób jest wymiana. Zapłaciliśmy taką kwotę. Ale moje pytanie jest takie. Jeżeli pani nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, to ja poproszę o odpowiedź na piśmie. W związku z tym, czy w roku 2017-2018 były kierowane osoby do Domu Pomocy Społecznej? W 2018 były kierowane, oczywiście, że tak, zaraz na początku roku. No dobrze. No proszę bardzo. I to moje pytanie wszystkie. Następne dane dotyczą wspierania rodziny i pieczy zastępczej. W ubiegłym roku pomocą asystenta rodziny objęliśmy 11 rodzin. Zatrudniony jest asystent. W ubiegłym roku było dwóch asystentów. Tak się jakoś złożyło, że przez 3 miesiące nie mieliśmy asystenta, ale już od lutego tego roku mamy asystenta na cały etat. Mamy dwoje dzieci w zastępczej pieczy i za tych dwoje dzieci w ubiegłym roku wydaliśmy kwotę 28 155 zł. Tak się kształtowała pomoc społeczna w tym opracowaniu. Opracowanie zawiera jeszcze inne rodzaje pomocy i świadczeń, które jakby mieszczą się w polityce społecznej, ale nie są pomocą społeczną. Są to świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne z wszelkimi dodatkami i innymi świadczeniami.
W ubiegłym roku 434 osoby skorzystały z świadczeń wychowawczych i na ten cel wydaliśmy 3 516 327 zł. Nie wiem, czy Państwu czytać szczegółowo podział zasiłków rodzinnych na wszelkiego rodzaju inne tam zasiłki, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. W każdym bądź razie z samych świadczeń rodzinnych skorzystały i dodatku do zasiłków rodzinnych skorzystały 253 rodziny i wydaliśmy na to 833,099 zł. Wszyscy wiemy, że jest to dotacja. Dodatków mieszkaniowych i energetycznych u nas nie było w ubiegłym roku, ale pokrywaliśmy składki ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia społecznego. To po prostu zdrowotne ile tam było? Było? Na zdrowotne. Jest tu gdzieś? Mississippi. Przepraszam, bo ja nie słyszałam, że żeby też mieszkańcy wiedzieli. To są też dotowane tak, składki, pokrywane z Urzędu Wojewódzkiego. Tak, bo Pani przekroczyła kwotę, która jest dedykowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tak. Jeżeli są osoby, a tu w naszej gminie jest to dosyć istotne, które stracą status osoby bezrobotnej, bo na przykład się nie stawiły, odmówiły podjęcia czegoś tam i tak dalej, to takie osoby mogą zwrócić się do Pani GUS i otrzymać składkę zdrowotną przez 90 dni. Tak. Dopóki nie wyjaśni się ich sytuacja. To jest istotna informacja dla mieszkańców. Tak. Z tego punktu widzenia, żeby wszyscy o tym wiedzieli. To nie są duże pieniądze, bo to jest tam, nie wiem, 70-80 zł miesięcznie. Tak? Za które zresztą my też nie pokrywamy, tak? Kosztów. Nie ponosimy kosztów. Ale żeby wszyscy wiedzieli, no tak. Jest taka możliwość, ale myślę, że mieszkańcy wiedzą, bo pracownicy socjalni informują i szpitale informują, i ośrodka, tak, można to powtarzać, tak, oczywiście, że tak, bo może faktycznie ktoś to słyszał. Opracowanie zawiera również kadrę jednostki pomocy społecznej i w ubiegłym roku był jeden kierownik, 3 pracowników socjalnych i 5 osób, tak zwani pozostali pracownicy. Był to pracownik zajmujący się świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym, Pani, która zajmuje się świadczeniami wychowawczymi, asystent rodziny oraz księgowa do lutego na jedną kartę notatów i pracownik do spraw płac do końca maja. Wszyscy mają, tak jak tu te dane zawierają, wszyscy mają wykształcenie wyższe. I może ogólnie powiem jeszcze o strukturze wydatków w ogóle na politykę społeczną w naszej gminie. I tak. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ubiegłym roku wydaliśmy 46 658 zł. Na domy pomocy społecznej 263 186 zł. Na właśnie te składki, o których wspominaliśmy, 14 547 zł. Na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze i składki emerytalne, rentowe 85 923 zł. Na zasiłki stałe 131 174 zł, na usługi opiekuńcze 20 088 zł, na pomoc Państwa w zakresie dożywiania 75 tysięcy, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 42 169 zł, na świadczenia wychowawcze 3 569 656 zł, na świadczenia rodzinne 1 699 299 zł. Na wspieranie rodziny 11 105 zł. Pozostałe opracowanie dotyczące tej oceny to są wskaźniki. Chciałabym tylko jeszcze dodać, że to opracowanie zostało sporządzone w oparciu o materiały nie tylko sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy, ale również Urzędu Gminy, również Urzędu Statystycznego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, jeżeli chodzi o trakcie zadawałem, żeby nie zapomnieć? Czy są jakieś pytania, może jeżeli chodzi o informację? Nie ma? Dziękuję. Ja rozumiem, że to także były pytania, bo przedłużone. Tak, były pytania.
Ale proszę Państwa, to, żeby się wszyscy radni zapytali, bo to zawsze jakiś element edukacyjny, prawda, jest, bo się można dowiedzieć, na przykład, że spadkę zdrowotną może gmina zapłacić. Może zapłacić. I jeszcze tutaj pragnę dodać, że miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie w tej chwili wynosi 3697,57 zł. Natomiast w Zabłotach 3640 zł. To jest, czyli już w Bełchatowie przewyższyło. Oni dość długo zwlekali zresztą, tak, bo Zabłoty dużo wcześniej podały nam tą informację, a Bełchatów dość długo zwlekał. Tak, ale żeby jeszcze tutaj informacji stało się zadość, to chyba dopiero w 2017 i 2018, tak, zostali mieszkańcy kierowani do DPS-u w Bełchatowie. Wcześniej nie było takich skierowań tutaj z gminy Bystrzyce. Do Domu Pomocy? Tak. Od nas są. To znaczy pani kierownik. Kiedy ja byłam dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie, z Drużnic nie byli kierowani mieszkańcy. Ponieważ zawsze tutaj była taka sugestia, że koszt utrzymania mieszkańca w DPS Bełchatowie jest bardzo wysoki. Nie wiem skąd nagle teraz, bo mówię, kiedy ja byłam dyrektorem, ten koszt utrzymywałam, starałam się utrzymywać na jednakowym poziomie, ponieważ podwyżki były co? Dobrze, pani później będzie mówiła, na razie mówię. Ponieważ obawiałam się właśnie tego, że może nie być mieszkańców. Natomiast tak jak mówię, teraz no, są kierowani mieszkańcy. Ja tutaj nie kwestionuję zasadności. Aczkolwiek proszę wziąć pod uwagę to, że w Łodzi taki przeciętny koszt utrzymania mieszkańca w Pabianicach w Łodzi jest od 2400 zł do 3400, więc mówię, a tutaj jest prawie 3700, więc proszę rozważyć, czy nie zachodzi tutaj przesłanka niegospodarności, ale ja mówię, proszę to rozważyć. Proszę pani, że tak powiem, komentarz. Może mogę się wypowiedzieć już, pani przewodnicząca? Ale czy tak, no. Proszę państwa, no nie możemy tak powiedzieć. No pani przewodnicząca, no naprawdę mnie pani tutaj, no powiem kolokwialnie, powala. Wniosek jest niesamowity. Była pani nie tylko dyrektorem Domu Pomocy Społecznej, ale pani była kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej i pani doskonale wie, że od początku istnienia ustawy o pomocy społecznej zasada jest jedna. Człowiek ma prawo iść do Domu Pomocy Społecznej, do domu, który znajduje się najbliższego miejsca zamieszkania. Do takiego domu. Proszę pani. To są w tym roku miałam panią, dla której faktycznie pracownicy socjalni bardzo się starali. Znaleźliśmy dom w Tomaszowie. Dużo, dużo tańszy. A pani powiedziała, w żadnym wypadku, nie chcę tu przytaczać słów, starszy człowiek. I takie rzeczy nam dziwne mówiła, ja nie mogę jej zmusić. Chyba że pani ma taką moc i będziemy współpracować, pani będzie jeździć i zmuszać ludzi do tych domów, o których pani mówiła. Nie ma takiej mocy, jeżeli się ktoś zgadza, a mam też takie osoby, mam, że na przykład osoba od razu mi pisze, a ja chcę być w Wronikowie, a ja chcę być w Raciborowicach, to wtedy proszę bardzo, my się skłaniamy do tej woli. Ale jeśli ktoś nie chce, a tak było w tym roku, tak jak powtarzam jeszcze raz, pracownicy socjalni szukali innego domu, który był dużo tańszy, więc proszę mi naprawdę nie zarzucać niegospodarności, bo pomoc społeczna ma jedną filozofię, ma być dla człowieka, co niejednokrotnie pani do tej kamery pan podkreślił, dla człowieka. I proszę pani, ja nie mogę nikogo zmusić. Człowiek starszy w tym roku właśnie tak do nas powiedział, to ja sobie coś zrobię, więc ja nie mogę jej skierować, czy jego, już nie chcę w szczegółach, do Pabianic, czy gdzie indziej. Chcę tu, bo tu mnie będą odwiedzać i wymienię. Sprawa toczyła się około miesiąca, no i ta pani trafiła do Domu Pomocy w Bełchatowie. Byłam bezsilna i nie mogę. Proszę uważnie wrócić i przeczytać artykuły ustawy o pomocy społecznej.
ten kierownik, ale przez kilka lat nie było takich osób, prawda, które ale proszę Pani, można takiego wniosku wysłać. Ale ja Panią tylko pytam. Bo przez kilka lat były osoby, które wprost pisały, chcę iść do Wronikowa, chcę iść do Raciborowic. No to ja też nie mogę nikomu zabrać pensji. Proszę Pani, Pani pójdzie do Bełchatowa. Ale zaraz, zaraz, czy we Wronikowie Pani jako kierownik powinna wiedzieć, we Wronikowie jest dom na osób przewlekle somatycznie chory? Proszę Pani, ja nie będę w szczegółach mówić, bo... Ale ja Pani pytam. Ale o co ja Pani pyta? Dlaczego jest dom we Wronikowie? Dla jakiego rodzaju schorzeń Pani jako kierownik? Dla osób z zaburzeniami psychicznymi. A Raciborowice dla somatycznie chorych. Więc proszę Pani, w tych latach przebywały osoby... Dla osób przewlekle intelektualnie chorych. W Raciborowicach, proszę Pani, Pani nie zna podstawowych zasad. Nie proszę Pani. Już proszę Pani. To naprawdę wychodzi ogromna niekompetencja Pani kierownicy. Będziemy dalej tej żenującej dyskusji. Tak jest, ja też tak sądzę. Chciałbym zabrać tutaj głos kolegę radny Marcin Obruszek. Proszę bardzo, udzielam koledze radnemu głosu. Chciał się powiedzieć, proszę bardzo, nie mówić. Pani kierownik zarzuca mi niekompetencji. Ja nie mogę teraz mówić, że pani Jan Nowak albo pani Dara to ma zaburzenia, albo ma inną chorobę. Ja nie mogę z Państwem wchodzić w takie szczegóły. Bardzo ogólnie, a Pani mnie tu wyciąga na szczegóły, to jest mała gmina. Wszyscy będą wiedzieć, kto ma zaburzenia psychiczne i kto jest takim. Pani kierownik. Ale ja tego nie mogę. Panie przewodniczący, przecież Pani podpisuje decyzję na litość, bo Pani kieruje XXY, prawda? To domu pomocy społecznej o takim profilu. Nie może Pani nie wiedzieć, jaki ale profil ma Pani nie wiem. Ale czego ja nie wiem? Co Pani zarzuca? Pani mówi, że ta osoba przewlekle somatycznie chorych na litość. Proszę Pani, rozmawiamy o tym, że mój poszedł do przystępujemy do punktu 6. Informacja działalności Gmina Gminy między sesjami. Proszę bardzo, oddaję Panu głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, przepraszam, czy ja mogę dwa zdania? Nie, Pani mówi teraz. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Wiele spraw już zostało przedstawionych dzisiaj, a resztę przedstawię, może na siedzącą, bo mam taką rozkładanie tych dokumentów dookoła siebie. I chciałam powiedzieć tak, zacznę od tego, co jest bardzo istotne. Przez kwiecień cały czas wykładaliśmy arkusze organizacyjne liczby. 18 kwietnia odbyłam spotkanie z rodzicami, ponieważ dużo pani dyrektor gminna, pani dyrektor już tak ustalowała, pani gminna mówiła, że jest zainteresowanie zerówką w Brasach. I zrobiłam spotkanie z rodzicami wszystkimi, żeby się określili, którzy chcą, żeby dziecko od zerówki zaczynało, znaczy tak mówię, żeby zaczynało szkołę podstawową od zerówki już w Brasach. W Dłużbicach miały być dwie zeróweczki. Uzgodniliśmy w ten sposób, ponieważ połowa tych rodziców zdecydowała się na rasy i uzgodniliśmy, że jedna zeróweczka będzie w Brasach, jedna będzie w Dłużbicach. I te zeróweczki, dwie, które miały być już przeznaczone w Dłużbicach, jedna przychodzi teraz wraz z wychowawcą. No bo jakbyśmy przynieśli same dzieci, to tutaj ta pani by została bez etatu. A tu nie chodzi o to, żeby kogoś zwalniać, tylko żeby tak ułożyć ten arkusz, żeby wszyscy mieli pracę. I będą po jednej zeróweczce w tym, i w Dłużbicach, i w Brasach. Większy problem, jak jestem przy tym, chociaż sobie tego nie pisałam, ale jest to, że klasy czwarte, jedna klasa czwarta jest w Brasach i zostały nam dwie klasy czwarte w Dłużbicach. Praktycznie biorąc, koszt utrzymania takiej klasy, no bo zmierzaliśmy do tego, że będzie jedna, bo skoro były dwie zeróweczki w Dłużbicach, to jedna powinna być czwarta klasa w Brasach, a jedna w Dłużbicach. I się okazuje teraz, że w Brasach będzie jedna, klasa czwarta mało liczna, a w Dłużbicach zostaną dwie, również mało liczne. Koszt utrzymania rocznie takiej klasy to jest około 300 tysięcy.
Teraz odbyło się też kilka spotkań ze strażakami, ponieważ jak to ten rok, gdzie często radny podkreśla, rok wyborczy, jest mnóstwo drobnych programów, programików, 2000, 3000, 5000 i między innymi z Urzędu Marszałkowskiego wychodzą takie, takie programy. I był program dla strażaków z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 25 tysięcy i był również program z Ministerstwa Sprawiedliwości. I w tym celu spotykaliśmy się, aby strażacy określili, jakie sprzęty chcieliby jeszcze, o jaki sprzęt chcieliby wzbogacić swoje jednostki. I oba programy zostały napisane. Jeden został napisany na kwotę, ten do Urzędu Marszałkowskiego, został napisany na kwotę 24 512 520 zł i 13 groszy. Przy pani skarbu będą rożak, jak mówiłam, że zdanie to jest istotne też. I do Ministerstwa Sprawiedliwości na kwotę 79 200. Czy otrzymamy, trudno jest mi powiedzieć, ja zawsze mówię, że tak, dlatego że to piszemy z nadzieją, że otrzymamy. Jak nie otrzymamy, no to trzeba się dogonić, ponieważ wiadomo, piszą wszyscy. 5 maja odbyło się stulecie pana Jana Stefaniaka z Wróżby Skoroni i oczywiście rodzina obchodziła to w Wróżbicach w Gulliverze. Również uczestniczyłam w tym spotkaniu, ponieważ pan ten człowiek, historia pani Sylwia spisała z nim tam duże fajne takie informacje. Co ciekawego do mnie powiedział, bo ma niesamowite poczucie humoru. Bo on się akurat 15, 5 maja urodził. Ma niesamowite poczucie humoru, również potrafi nawet żartować z siebie, ale ten pan powiedział tak, mówię pani, kiedyś to było tak dużo, mówię ludzi, nas, dzieci, w każdym domu to było od 6 do nawet 12 dzieci, 12. A teraz mówi, płacą im i tak nie chcą rodzić. Chciałam również pochwalić się tym razem, że gmina otrzymała status gminy przyjaznej pszczołom. Odbyłam pierwszy spotkań z tymi pszczelarzami. Wiecie doskonale, właśnie nawet nie wywołując jeszcze tego tematu, tutaj pan sołtys powiedział, zauważył, jak w ubiegłym roku, że było dużo mniej pszczół, w tym roku jest więcej. Przymierzałam się do tego w tamtego roku, a tak nie miałam kiedy się za to zabrać. I w tej chwili jesteśmy już tak oficjalnie zarejestrowani, otrzymaliśmy taki certyfikat Gmina Przyjazna Pszczołom. Będziemy robić różne takie akcje, żeby pomóc nawet już nie tym pszczelarzom, ale pomóc tym pszczołom. Ale będziemy temat rozwijać. Proszę czytać na, w środkach u nas na naszej stronie, nie stronie internetowej, na Facebooku. I tak jak powiedziałam wcześniej, jest ogłoszone mnóstwo przeróżnych programów, programików. My staramy się pisać wszędzie, bo zawsze coś się z tego pozyska. I na dzień dzisiejszy, w roku 18 napisaliśmy ponad 20 projektów. Chciałam również dodać, a to przy okazji właśnie powiem, że wczoraj ukazała się informacja, że z FOG-u, z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych udało nam się pozyskać 78 300 i to jest przeznaczone na drogę w polu sumerskim. 280 tysięcy w budżecie plus te pieniądze to będzie 358 300, dlatego że w tym roku była inna specyfika tego programu, nie tak jak w poprzednich latach, można było składać tylko na drogę do 1,5 km, a ponieważ my mamy w planie całość, więc myślę, że się zmieścimy w tej kwocie i będziemy ogłaszać przetarg. Komórka jest, komórka przetargowa jest w stanie pogotowia, że tak powiem. Czekaliśmy tylko na ogłoszenie werdyktu. Także tutaj ukłon w stronę Radnego Kociołka też dziękujemy. Oczywiście cały czas rozpisywane są przetargi i zapytania o cenę na poszczególne zadania inwestycyjne. Część już została rozstrzygnięta, część już jest podpisane umowy z niektórymi, no jakby walczymy dalej z powodu braku pieniędzy.
ale mam nadzieję, że to wszystko się uporamy z tym wszystkim do pierwszego półrocza, żeby można te inwestycje było wykonać w wakacje, kiedy są warunki sprzyjające, pogodowe, jeśli chodzi o drogi. Myślę, że największym problemem będziemy mieć z inwestycją pod nazwą termomodernizacja szkoły, zespołu szkoły przedszkolnego w Drużbicach, ale też zaczekajmy jeszcze trochę. Jest teraz drugi przetarg ogłoszony i zobaczymy, co dalej będzie się działo. Może tutaj jeszcze też o tym pamiętam, pisałam sobie, jak Państwo wiecie, po raz trzeci złożyliśmy wniosek o na drogę Rasy od gimnazjum do Bukowie Górne i ponownie teraz z tych pieniędzy rzekomo dla gmin biednych, gdzie mieliśmy możliwość otrzymania, mamy nadal możliwość otrzymania do 80% dotacji, ale oczywiście zwrócono się do nas, czy ta droga spełnia standardy, czyli 5 metrów szerokości. Oczywiście daliśmy takie oświadczenie, że nie ma takiej szerokości ta droga, ale ja przygotowuję się z innej strony, żeby pokazali nam, jak to jest z tymi gminami biednymi, bo jeśli my mamy w gminie, gdzie ma niskie przychody, zrobić drogę 5-metrową, to nie jest autostrada, to jest droga przez wieś, nie jest zadana aż taka szerokość, to jaka to jest oszczędność dla tej gminy? Od strony choćby ekonomicznej, ja się z tym nie zgadzam. Pokazałem sprawę wicewojewodzie, przekazałam, powiedział, że to ich nie dotyczy, bo to nie oni, oni tylko pieniądze dzielą, ale te warunki przyszły z ministerstwa. Ja powiedziałam, że po to przekazuję, żeby to zostało dalej przekazane. Zapisał sobie, powiedział, że poruszy tę sprawę. Czy poruszy? Nie wiem. Nadal nie mamy odpowiedzi, a oświadczenia składaliśmy, ja nie pamiętam, chyba 2-3 tygodnie temu. Nie mamy odpowiedzi, co dalej zostało. To, co wcześniej powiedziałam, sobie zapisałam, bo on wiedział, że będę miała możliwość wcześniej o tym poinformować, że właśnie to, że dają tak wysokie koszty, to nie dlatego, że wszystko tak drożeje materiały, tylko dlatego, że nie mają pracowników. A jeśli inwestor decyduje się na tak drogą inwestycję, no to oni już zrobią wszystko, żeby tę inwestycję wykonać. Cały czas, proszę Państwa, borykamy się z dziurawymi drogami. Cały czas dokupujemy i to jest z tych pieniędzy, z wydatków bieżących, co bardzo wpływa na nasz budżet. Cały czas dokupujemy grudzień, cały czas dokupujemy asfalt na zimno, żeby te drogi, których nie mamy w planie na ten rok, żeby je w jakiś sposób utrzymać, żeby były przejezdne. Chciałam również poinformować, że od poniedziałku wyjeżdżają słupki nasze do koszenia poboczy i koszenia rowów. To jest również apel z mojej strony, że proszę Państwa, nie czekajcie, aż gmina przyjedzie, bo tych 6 pracowników ZUP-u mają utrzymanie wody, oczyszczanie ścieków, koszenie, naprawy dróg, remonty wszelkiego rodzaju, koszenie traw, gdzie mamy bardzo dużo na terenie gminy, typu hydroformy, boiska, czy choćby takie prace przy naszych budynkach komunalnych. Ja bardzo proszę o zrozumiałość, żeby każdy, kosząc podwórko, wydaje mi się, że nie jest żadną ujmą, żeby wykosić rów i pobocze. I z góry za to bardzo dziękuję, bo to myślę, że świadczy tylko o nas. Jeszcze jedną sprawę, jaką chciałam Państwu powiedzieć, to jest również z wczorajszego dnia. Kiedy się, jak przystępowaliśmy do tego programu, na fotowoltaikę, panele fotowoltaiczne, na powrót ciepła, to chyba pan przewodniczący na sesji pytał, czy tam wchodzą piece. Ja powiedziałam, że nie, nie wchodzą piece, tak? Można było tylko no, piece te na biomasę. I teraz, szanowni Państwo, zmieniło się to o tyle, że my byliśmy w tej kategorii gmin, gdzie u nas nie ma aż tak dużego zanieczyszczenia pyłem i tlenkiem węgla. A teraz się to zmieniło i my się kwalifikujemy jako gmina. Obniżyli te poziomy takie, gdzie możemy przystąpić do takiego projektu. Ponieważ to jest wczorajszego dnia informacja, usiadliśmy o godzinie 15 naprawdę na gorąco, bo chciałam Państwa już dzisiaj poinformować.
Od 11 jest nabór wniosków i do wyczerpania kwot. Ale od 11 czerwca. Czerwca. Tak. I aż do wyczerpania kwot. Ale to nie jest takie proste, bo musi być przeprowadzona cała procedura, tak jak przy tamtym wniosku, jeśli chodzi o panele słoneczne. To jest inny problem. To jest program z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Polegałby na tym też, że my nie musimy mieć wkładu własnego jako gmina. Dlatego gmina pisze wniosek dla osób, dla tych osób, które się zdecydują. Gmina zbiera wszystko, pisze każdemu indywidualnie wniosek i składa te wnioski. Pieniądze później każda osoba musi sobie zapłacić, bo to jest, to polega na refundacji. I jak już złożymy ten wniosek i otrzymamy te pieniądze, zostanie projekt zatwierdzony, to te osoby będą musiały się fakturą rozliczyć w Urzędzie Gminy i wtedy my w Urzędzie Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i wtedy nam te pieniądze przeleją, a my oddamy ludziom. Taka jest procedura. Ale chciałam was tylko poinformować, kto może, to znaczy kto, mogą wszyscy, ale do jakiej kwoty. Można się ubiegać do 50% kosztów i byłyby tak, dla kotłowni gazowej i olejowej do 12 tysięcy. My nie mamy ogrzewania tego z sieci, no, nie wchodzi to w rachubę. Nie wracamy też do peletu, dlatego że to było w tamtym projekcie i nie ma sensu, bo skoro tam było 80% dofinansowania, to trudno, żeby komuś teraz proponować 50%. Ale dalej. Dla kotłowni węglowej, węgiel kamienny, do 6,5 tysiąca. Dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła do 12 tysięcy i dla pompy ciepła z gruntowym, czyli pionowej, te poziomy nazywamy, te gruntowe poziomy, do 15 tysięcy. I to tak w telegraficznym skrócie, w ten koszt wchodzi zakup pieca, podajnika, na przykład jeśli to było gazowe, to pojemnik na gaz i instalacja. Z tym, że trzeba się rozliczyć, no, fakturę przekazać. I teraz, ponieważ jest naprawdę niewiele czasu, ale jeśli ktoś bardzo chce, to na pewno zdąży, bo jest to nabór, nie zaczyna się 11 czerwca, jest to spisane na 18-19 rok, ale gwiazdeczką zaznaczone jest taką, że jest ogólnie 20 milionów dla całego województwa. Jest zaznaczone, że w 19 roku, że kwota niewykorzystana w roku 18 przejdzie na 19, ale znając życie, to nic nie zostanie na to. To jest 20 milionów. Proszę Państwa, dalsza informacja, żebyśmy z tym wszystkim zdążyli. Opracowaliśmy sobie wczoraj taki harmonogram pracy. Ja dzisiaj, to jest pierwsza informacja, jaką wam przekazuję. Bo chciałabym, żeby to dotarło do wszystkich, ale wtedy poprosimy, może zrobimy też kilka zebrań, poprosimy sołtysów i żeby było i będzie na stronie i na Facebooku. Opracowanie regulaminu, bo to jest bardzo ważne, naboru osób zainteresowanych udziałem w projekcie wraz z deklaracją, będzie to wydane zarządzeniem wójta do 25 maja. I wywieszenie do publicznej wiadomości do 28 maja. Spotkanie informacyjne z mieszkańcami i kurendy od 21 maja do 25 maja. Nabór deklaracji, i tutaj będzie stanowisko cały czas, gdzie będą przyjmować się z ochroną środowiska dziewczyny. Nabór deklaracji od osób zainteresowanych udziałem w projekcie od 28 maja do 8 czerwca. Opracowanie wniosku wraz z załącznikami i wyliczenie efektu ekologicznego, bo to jest najbardziej istotne, będzie od 28 maja do 8 czerwca i złożenie wniosku 11 czerwca. Rozpisaliśmy to w ten sposób, że jedna komórka będzie przyjmowała, druga komórka będzie pisała od razu te projekty, a potem tylko zrobimy weryfikację, żeby do 11 czerwca dostarczyć do wojewódzkiego funduszu. Tak sobie rozpisaliśmy. Czyli dla mieszkańców, mieszkańcy, żeby się zgłosić do nas, mają 5 dni od poniedziałku do piątku. To jest
od 28 maja do 8 czerwca, ale wcześniej właśnie będziemy informować na bieżąco, będą kurendy, wszędzie będzie pokazane, że coś takiego chcemy zrobić, bo wiecie Państwo, ja tylko dodam, że w tej chwili proponują nam i mamy skąd pozyskać te pieniądze, że taka oferta się ukazała. Natomiast przyjdzie czas, że będziemy musieli te piece wymienić, bo to jest ta piąta kategoria, węglowe. I już nie będzie pieniędzy na dofinansowanie. Jeszcze co, zapamiętałam, ja tak powiem szczerze, że może ja dzisiaj to wszystkiego nie powiem, dlatego że to czytałam w nocy i nie jestem w stanie wszystkiego opanować, ale gdzieś tu przeczytałam, że żeby pokazać, że jest ten efekt ekologiczny, to trzeba byłoby pokazać, że w minimum 4 lata korzystaliśmy już z tego pieca, który mamy. Dlatego, że trzeba będzie zdemontować całość urządzenia. Nie można dostawić drugiego pieca do tego, który jest. No bo... Przepraszam, że będzie słowo, stary piec ma podlegać utylizacji, czyli nie można go sprzedać na rynku wtórnym, tak? A tego nie piszą, co pan zrobi z tym piecem. Po prostu starego pieca nie może być i teraz przez 3 lata jest trwałość projektu i gmina musi sprawdzać, czy jest ten efekt ekologiczny. Czy to samo dotyczy pompy ciepła? Pompy ciepła, co ja się nie zaangażowałam w całość projektu, tak. Ale do montażu nie. Ale słuchajcie, ja trudno jest mi powiedzieć, czy będzie, czy pompy ciepła też. Nie, ja to zamontuję, że montuję pompę ciepła, czy musisz zamontować istniejące źródło utrzymania. Rodzaj zadań, który, bo tak, to finansowanie udzielone będzie w formie dotacji wypłacone z tytułu refundacji poniesionych wydatków lub zaliczki na dotacje ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Rodzaje zadań, których realizacja będzie dofinansowana w ramach programu. Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać zadania realizowane w budynkach, lokalach mieszkalnych, mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystanie układu wysoko sprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii polegających na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, to jest indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych opalanych paliwami stałymi oraz ich zastąpienie przez. No i tu są te, no dalej, dalej. Myślę, że tutaj nie pomylę, że jeśli budynek jest wykorzystany w ponad 50% przez działalność gospodarczą, to również można, ale VAT-u nie będzie można odpisać. No bo jako firma już wtedy jako przedsiębiorca, tak? Ale powiem, no jak mówię, tyle przez noc. To są informacje z pierwszej ręki. Harmonogram działań puścimy na Facebooka. Będziecie Państwo dopytywać na pewno i inwestycje, i ochrona środowiska, i pozyskiwanie funduszy. Te 3 komórki są zaangażowane, wchodzą w skład tej komisji i tam będzie można już dopytywać o szczegóły, ale to nie się do tyłu. Proszę. Koniec Pani Wójt, tak? No tak, no tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja wiem, że tutaj Państwo rzuciło taki program, którego można skorzystać i te środki jak najbardziej wykorzystać na cele
poprawy tutaj naszego środowiska. Ta kwota 20 milionów złotych podzielona przez kwotę 8 tysięcy złotych, bo średnio policzyłem, że no, bo to 50% dotacji, bo tam 12,5 tysiąca przy pompach, 15, 6,5 tysiąca przy piecach żeglowych. To jest 2,5 tysiąca gospodarstw na terenie całego województwa. To jest kropla w morzu potrzeb. Pracy będzie niesamowicie wiele. Nadziei również, bo to może się spodziewać, że otrzyma. Pracownicy będą wkładać też pewnie wysiłek, żeby to wszystko przygotować, żeby to ogarnąć, żeby każdy mógł z tego korzystać. No daj Boże, żeby ktokolwiek z naszego tutaj, z naszej gminy skorzystał z takich tych możliwości. No, nie wiem, czy to preferencyjne są, czy nie, bo teraz się okazuje, że wymieniając piec w własnym zakresie jest o wiele taniej, aniżeli korzystać z dotacji różnego rodzaju, bo to kredyty, nie kredyty różnego rodzaju drożej wychodzi. Ale daj Boże, żeby to było korzystne i ktoś z naszego, naszych mieszkańców skorzystał. To jest tylko 2,5 tysiąca mieszkańców, gospodarstw na terenie naszego województwa. I mam teraz pytanie tutaj do pani wójt, ponieważ to jest zainteresowanie rodziców tą zerówką w szkole tutaj w Rasach. Natomiast przystosowanie tego pokoju nauczycielskiego byłego na tą salę lekcyjną już jest pozytywnie zaopiniowane i można czynić starania w celu przygotowania, bo tam były różnego rodzaju tam wymogi, które ta sala musiała spełniać i ekspertyzy, to wszystko już jest robione. Proszę Państwa, my w tej chwili, a ja mówiąc o zerowocie, nie powiedziałam, tak kojarzę, że nie powiedziałam, że ta klasa, ta zerowocia, która odchodzi do RAS, zostanie jedna pracownia i tam robimy kurs przedszkolny. I jesteśmy w trakcie opracowywania właśnie i tego klasy, tej pomieszczenia dla zerowoczych klasach i pomieszczenia ratunku przedszkolnego w Kuźnicach. Czyli jakby udało nam się do września to zrobić ze wszystkimi wymogami, to byłby kolejny punkt przedszkolny. W tej chwili mamy 16 osób na liście rezerwowej dla dzieci do przedszkoli i akurat by nam się to wszystko wpasowało. W tej chwili opracowują nam ten plan, który to opracowuje, czyli od strony PPOŻ, BHP, Sanepidu i te wszystkie wymagania. Za tydzień powinniśmy mieć to wszystko zrobione, bo my już nad tym pracujemy, jak mówię, kiedy miałam spotkanie 8 czy 18 kwietnia, to zaraz na drugi dzień była to przekazane. Z tym, że klasa zero nie będzie tam, gdzie był pokój nauczycielski, ponieważ było już spotkanie. Ale mówimy o razach, tak? Mówimy o razach. Czyli tam nie będzie. Już nie, bo nie może tam być, bo tam nie może być, bo klasa nie spełnia tam, gdzie była pierwsza klasa, w lewo do samego końca. I tam będzie... Tam, gdzie jest pierwsza klasa. Tam jest pierwsza klasa, ale teraz będzie zero. Ta pierwsza przejdzie do... Czyli pokój nauczycielski zostaje jako pokój nauczycielski. Któraś tam ma być klasa, pokój nauczycielski. No, to niech sobie radzą, no niech radzą sobie, bo są gospodarze. Jeszcze skoro tutaj przy takich tematach oświatowych jesteśmy, to mnie tak interesowało koszt utrzymania klasy w szkole 300 tysięcy złotych. Tak, powiedział. Jednego działu 300 tysięcy, a subwencji ile jest? No bo to, żeby sobie... No ponad, bo to jest koło pola 6,000 z różnego rodzaju, to w zależności... To w zależności... Jak jest, ale mamy takie te klasy, o których powiedziałam, czwarte, czyli tak, 12 osób w rasach, 15 i 16 w różnicach. No jak jest 12 osób w rasach, razy 5 tysięcy, razy 10, no to ile jest subwencji? 60 mamy subwencji, a prawie 300 tysięcy z koszt jednej klasy, jednego wydziału. To nie zastanawia się, ale to nie jest, nie na, też, bo, nie jest ale, na sesji, nie na sesji. Ale to wynika z podzielenia ogólnej kwoty, jaką wydajemy przez ilość oddziałów? No tak. Koszt? Nie, przez wyliczenie kosztów pracy nauczyciela, który tam jest zatrudniony, czyli też w zależności od tego, jakie kwalifikacje. Co? 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 No to się wniesie więcej, bo jest już sobie. Nagrody ubiegłszowe. Mamy, no bardziej nie powinnam tego mówić, ale wiadomo, że mniejsze pieniądze są wydawane na tych nauczycieli. Niżej wykwalifikowanych. Mniej. Na młodzież. Na młodzież wykwalifikowanych. No i też no nie ma, wiadomo, tych no ale takie jest życie, skoro wszyscy dorastamy, wszyscy się starzejemy i taka jest kolejność. Ale w czwartej jest 14 lat.
Gdzie? Wracać. A może przyszedł z Drużyc? Jak pamięta ten wiecie? Nie, może się wydać. Chciałam może też tak, że mówimy przy okazji, poinformować, że odbył się konkurs na dyrektora szkoły w Rasach. Przystąpiła pani wdowia Agnieszka, została dyrektorem, znaczy obejmie funkcję od 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Rasach. Złożył też rezygnację z dyrektorowania pan dyrektor Urban Krzysztof Wadlewie, ale złożył wypowiedzenie, więc dyrektorem jeszcze jest do końca roku szkolnego. Co zrobimy dalej, zobaczymy. Tam ma tylko jedna osoba uprawnienia w Szkole Podstawowej Wadlewie do zarządzania oświatą, ale ta osoba nigdy nie była zainteresowana. Zrobiła sobie kiedyś w młodości, ma, ale nigdy nie była zainteresowana, żeby przejąć dyrektorowanie. Zatem nie wchodzi to w grę i trzeba będzie pewnie kogoś z zewnątrz. Trudno jest mi jeszcze powiedzieć, nie zastanawialiśmy się. Przepraszam, jestem przy głosie, przypuśćmy się, nie będę się odzywał, tylko dziękuję. Jeżeli temat oświatowy, mam prośbę do pani sekretarz, ponieważ należałoby też podjąć uchwałę dotyczącą tutaj stypendium dla uzdolnionych studentów, bo tego nie podjęliśmy dla wszystkich grup, a dla studentów nie podjęliśmy. Wypadałoby to, ponieważ termin składania wniosków o stypendium tam dopływał 31 lipca. Dobrze by było na tej czerwcowej gdzieś sesji, a wcześniej na komisji tutaj oświaty, żeby taki projekt uchwały przedstawić, żeby na najbliższej sesji to podjąć i wtedy byśmy mieli zamknięty temat tych stypendiów dla tutaj wszystkich grup społecznych z terenu naszej gminy. I na zakończenie mam pytanie dotyczące, ponieważ termin składania wniosków na osiągnięcia sportowe był do 31 marca za rok ubiegły. Czy został jakiś wniosek złożony od kogoś na... Nie. Dziękuję bardzo. Ale też rozmawialiśmy odnośnie właśnie tych stypendium, że na razie robimy dla dzieci z naszych szkół i szkół ponadgimnazjalnych, a nie już sięgamy na studia. Bo słuchajcie, no wszystko się fajnie mówi, no cóż z tego, że będziemy mówić dzieciom, obiecywać i tak te emocje, no bardziej, jeszcze coraz bardziej będziemy, nie wiem, podnosić i nadzieje dla ludzi, a się okaże, że my nie mamy pieniędzy w budżecie. No trzeba myśleć, wiadomo, że jak nie wiadomo skąd, to będzie pieniądze, ale myślmy realnie. Może najpierw zróbmy takie dzieciaczków, które są tutaj i ponadgimnazjalne, które wracają tutaj, natomiast na studiach są stypendia, są różnego rodzaju inne nagrody, gdzie student, dobry student dostanie. Jeśli na przykład czymś się wyróżnią ponad wszystko, możemy go uhonorować i będzie to naprawdę bardzo miłe, bo promuje naszą gminę na zewnątrz. Ale jak mówię, tak jak zresztą taka była rozmowa na komisji i na sesji przekazywaliście, że najpierw dla dzieci tutaj. No tak, ale to powinno być w ogóle. Ale ja tylko a propos tutaj, a czy pani wójt zamierza tutaj te środki jakieś nawet na te stypendia dla tych młodszych dzieci, bo tak naprawdę podjęliśmy uchwałę w tym kierunku, ale czy pieniądze się znajdą? A ja mówiłam wtedy, że no nie mamy pieniędzy, no ale nie ma uchwała bez pokrycia finansowego. Dziękuję. Gdyby wpłynął wniosek, na pewno by się pieniądze znalazły, bo to nie jest to, że proszę państwa, że w budżecie nie ma 200, 500 zł czy 1000. Pani radna Bogusława Kukucińska, proszę bardzo. Pani wójt, tutaj może do pani sekretarz, ponieważ jest to sprawa bardzo nagląca, chodzi o równiarkę, tam musi koniecznie przejechać. Tutaj jak się jedzie na policję, skręcamy w lewo koło Gulivera, tam jest droga nieprzejezdna, tam nawet już terenowy samochód zawiesi się. No ja już prosto dalej. Tak, prosto, a tam są pola. Oprócz tego, że tam jest po lewej, po prawej stronie powstaje jakieś osiedle, bo po lewej stronie są działki, to mówię, tam są również pola, tam rolnicy muszą dojechać, tam bezwzględnie musi być równiarka. Ponieważ i jeszcze koło zakładu kamieniarskiego, to mówię, to jest taki priorytet, koło zakładu pana Jańczyka. Ja bardzo proszę, aby to zostało w najbliższym czasie. W tej chwili już po tych kulewach tam się nie wiedzie. No tak, ale nie wiedzie się tam sensu teraz. Nie, teraz nie, tylko mówię już jak przestanie padać. Ja bardzo, bardzo proszę, bo tam nie da się w żaden sposób żadnym samochodem już wjechać. Rowerem tudzież już się na tym przejdzie. Panie tutaj z kilka.
Tam właśnie tak nawiązując do tych dróg, gdzie proszę Państwa teraz się nie da wjechać, to są wrzosy. To są wiele z takich dróg. Mamy to wszystko wypisane. Ja zamówiłam 10 transportów, ale nie takiego tłuszcza, co kładziemy na drogę, takiego tłuszcza, jak na przykład teraz w wydatkach położono na drodze, tylko betonowego. Betonowego, który zabezpieczy jakby ten spód. I dopiero na ten betonowy możemy włożyć takiego tłucznia, jak to się zaklinuje, żeby ludzie mogli dojechać. Bo naprawdę po tych deszczach są drogi fatalne. Tym bardziej, że tak. Tam ja mówię w dalszym ciągu koło Bulivera tej drodze. Tam jadą cały chyba tam dręboszów, zaraz drużbice i tam dręboszów chyba mają pola uprawne. Także naprawdę jest to bardzo pilna potrzeba. Ciągnikami wczoraj, ale tam jest inny problem. Pani radna, tam jest problem taki, że powinniśmy tą drogę kiedyś zrobić, bo to jest łącznik taki z tamtą drogą powiatową, a ludzie jak będzie drogę, to się wybudują na pewno. Teraz powinniśmy marzyć, żeby to zrobić. Więc na razie mówię. Ale tej drogi na razie nie mamy... Zresztą kiedy mamy problemy, jakie mamy problemy finansowe, ale chociaż... Mamy problemy z drogami. Na ten moment mówię, chociaż po tych deszczach teraz ulewnych poproszę o wiatę. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, tak, już dziękuję. Tak, to kolejka jest. Ja mogę do próby dodać, że tam włosy, tak? Pani Sąby chyba zgłaszała, to Pani już chyba to, że tam to pobocze jeszcze trzeba było zebrać, bo no to jeszcze za mało są zebrane, ta droga jest taka jakby korytowana, a nie podtrgnięta. Jest wykorytowana, ponieważ będzie tam robiony, kładziony tłuczeń. Ale już pan Rafał wie, że zanim, bo ja też tam byłam, bo wyszło to za głęboko i te pobocza mają zebrać i do środka wrzucić i dopiero będzie tłuczeń. I wiecie Państwo, jeszcze w każdym naszym zapytaniu ofertowym i przetargu wszędzie jest napisane, że ma być rozkładarka. I to nam podwyższyło też ceny. Bo jakby było robione równiarką, nie, i tak, czy to by była dużo taniej, ponieważ jest rozkładarką, ale jest robione profesjonalnie. Na dzień dzisiejszy możecie Państwo sprawdzić, drogę w Gatkach, bo jest już zakończona i odebrana, gdzie jest tylko zrobiona skruszywa. Znaczy ja widziałem Pani, jak tu rozkładarką, gdzie byłem na miejscu, jak ćwiczę rozkładarkę. W tym wykorytowaniu. Ja bym się wiedziałem, jak to działa, naprawdę muszę powiedzieć, że tam jest przyzwoicie. Przynajmniej jest równorozwojowa warstwa tłucznia i ona jest zagęszczona. To jest ta korzyść. Wiadomo, że nie można się spodziewać jakichś tam bardzo długich powierzchni, bo to jednak kamień z czasem on tam zacznie siadać, ale przynajmniej nawet, bo kiedy jest rozłożone, to nie ma dziur. Bo w sytuacji, kiedy to są miary, w trudniaku to trochę przyciśnie, ale automatycznie, jak po rozłożeniu są dziury, które później dalej się wywijają, więc ta korzyść jakaś tam wymierna jest i myślę, że za to ten. Ja mam tylko pytanie, bo już nie będę chciał tam dać głosu. Pytanie moje dotyczy tego, kiedy będzie ogłoszony przetarg na budowę sali w Drużbicach? Czy jest? Ogłoszony? Tak, to jest ogłoszony. To wycofuję się, dobrze, to nie sprawdzamy. Radny Marcin Kruszek i radny Hubert Bartosik. Panie Wójt, mam pytanie dotyczące właśnie tutaj budowy oświetlenia relacji Drużbice Kobiełki. Na jakim etapie jesteśmy? Wiem, że tam problemy z tym dystrybucją spółką akcyjną są zawsze tych, że... Już odpowiadam. Ponieważ mamy opinię prawną po tym, który temat został tutaj poruszony, że podwyższa nam koszty i wchodzimy w przetarg ze względu na rasy, jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, więc zbieramy z pozostałych, gdzie nie ma jeszcze dokumentacji zrobionej, jesteśmy na etapie robienia dokumentacji i ogłosimy przetarg na całą gminę, na całość oświetlenia. Dlatego nie mogę tutaj, pomimo że tu akurat jest taka sytuacja, że można by było już to robić, ale czekamy na całą gminę. Chyba, że pani mecenas powie, że tutaj możemy, bo to jest na innych zasadach, bo już mamy materiały. A na dzień dzisiejszy nie określiła się. Pani mecenas powiedziała, że powinien być przetarg na całość. Tak, ale będzie to dzielone zamówienie. Bo też na całość pójdzie na sekrecję dzielone na części. Czy będzie podzielone zamówienie? Ja to dyscyplina finansowa. To dyscyplina finansowa.
finansów. Natomiast kwestia tutaj jeszcze PG dystrybucji, czy tam te kwestie z dystrybucją w zakresie płatności za nowo budowane słupy i istniejące, czy tu już dystrybucja trochę pod tym kątem sfolgowała, czy... To znaczy jestem po dosłownie trzech spotkaniach. Tak, i ostatnio napisałam pismo takie grzecznościowe, co prawda więcej wywołując niż było przyrzeczone i zostało bez echa jeszcze. Bo jeszcze ja później, żebyśmy mogli to wszystko robić, zaproponowałam, że zapłacimy za te nowe, ale nie za stare. I tak skończyła się nasza rozmowa i negocjacje. No i powiedzieli, że to przemyślą. Ale nie mam odpowiedzi na piśmie. No tak, no bo jak pójdziemy raz i pokażemy, że możemy zapłacić więcej miejscowości za wszystko, no to ty się idziemy, że tak powiem, na tym razie no bo starszymi miejscowościami, czy to Bukowie, czy Gręczowo, czy coś. Natomiast jeszcze kwestia, bo kiedyś pani ewentualnie przytoczyła jakby stan realizacji poszczególnych jakby inwestycji znajdujących się w planie inwestycji. I wtedy była kwestia, tam poruszyłem kwestii drogi w Gręboszowie, w Gręboszu stawki i wtedy pani stwierdziła, że tam są pewne jeszcze jakieś takie formalne, jakieś lekkie uniknięcia. Chciałem teraz się spytać, na jakim etapie teraz jesteśmy z Gręboszowie. Droga w Gręboszowie, droga w Gręboszowie, tam z górki, napisaliśmy w projekcie, żeby to asfalt, bo ona ciągle jest wymywana. Ale nikt nie chciał wejść, bo nikt nie będzie plus asfaltu na 5 lat. I zrobiliśmy w tym miejscu, zmieniliśmy na potrójne odpalenie. I jest chyba pisana umowa. No coś wiem o czerwce, tylko chciałem tak usłyszeć potwierdzenie, bo zgadza się do tego. Natomiast ale informacje jakby... Ale teraz sobie tylko podpisana. Czyli można oczekiwać... Oczekiwać. Już to tak, kończąc tutaj w imieniu teraz jeszcze przepraszam, bo podpisana jest umowa, ale umowy są chyba do końca sierpnia, bo nikt się nie zdecydował, żeby w ciągu miesiąca czy dwóch nam zrobić. Znowu mają przetargi formowane. To jest na realizację, dlatego biorąc pod uwagę, że są pojawiają się więcej niż kwestie, że teraz się naraz piło i ci kolapsy też grają tym sposobem terminy, ze względu na to, że dużo chcemy nie tylko my, ale i tych gminy zrobić w roku przed wyborczym, ale to wiadomo. I jeszcze jedna sprawa, taka prośba gorąca pani wójcy o ten Gręboszów teraz drugi, tam ta droga jest w Władzie Łukasza w stanie też agonalnym, ta co nie znalazła się w planie inwestycji. Może tą metodą, która tutaj pani wójcy zaproponowała, czyli ten uczeń betonowy plus do tego ten zimny asfalt dałby na ten czas, dopóki ta droga jeszcze nie znajdzie się w planie i nie będzie realizowana przed roku przyszłym, żeby może tutaj za interweniować. Bo tak, w tej chwili jest naprawdę coraz wiem, droga. Myślę, że... W z tymi drogami, które puszczamy z całym szacunkiem, to jak w Kowie Górne akurat dokumentacja jest opracowana i, no i trzeba złożyć, bo żeby nie stracić tego wniosku. Na jaki będzie efekt finalny, to zobaczymy, tak jak pani mówiła. Ale są też wiele innych, które... Ja wiem, ale ja tylko powiem, dlaczego jest tak. No, to jest taka droga konfliktowa, taka niewygodna, dlatego że o ile w Bukowiu możemy zrobić nakładkę asfaltową, to tutaj nie możemy. My musimy tą drogę, wie pan, zerwać wszystko, wyporządować, najpierw zrobić podbudowę i dopiero robić na to porządną drogę. Ale nas na to nie stać. Bo ta droga nie ma żadnej podbudowy, dlatego my tak łatamy. Panie Marcinie, przyznamy pan rację, że naprawdę tam jest ciągle ta droga łatana. No jest, jest. No tam ciężki sprzęt też jeździ, ja też nie rozumiem, ale Gręboszów, rolnicy, jak pani musiał wygrać, wyjeżdżają do Drużbic i właśnie do Drużbic Koroni, tam mają sprawy. Gręboszowie nawet do Huty jeżdżą, do Gdziska. Ale to jest ciekawe. Natomiast jest to zagłębie też mleczarskie, tam wjeżdżają, że tak powiem, no. Cysterny po mleko, no i jest problem wielki. Problem wielki to łatanie. Oczywiście na jakiś czas pomaga, ale musimy się podjąć za tym tematem, że ewentualnie latach następnych. Trzeba się zdecydować, czy robimy to, że 2 miliony kilometrów. Dobra, dziękuję. Tak, panie radny, tu mam kolejkę, czyli dziękuję panu. Pani radna Krystyna Wartal, pan wiceprzewodniczący Łukasz Bartosik i pan radny Mariusz Rajów. Proszę bardzo, panie radny. Panie wójcie, chciałam zapytać o odcinek drogi w Teresinie. Czy coś się dzieje? Teresina droga.
trochę treści. Umowę na pewno podpisywałam, ale zaraz. Ja sprawdzę sobie. Tak, jest podpisana umowa. Czekamy. Czekamy. A nie, jeśli nie wchodzili, bo ostatnio jakoś rozmawialiśmy, to mieli wchodzić na tą tutaj sinie drogę. Bo to nie są duże pieniądze, nie weszli jeszcze, ale będą, ale jest podpisana umowa. Jeszcze chciałam się odnieść do poborczej drogi, bo tak mówi, że będą wygaszały w tym jeszcze czasie. Przy naszych gminnych drogach. I mówi pani, że tak. Mówi pani, że mieszkańcy wygaszali. Tak, wygaszają. Tylko jak pani doskonale wie, u nas w Teresinie jest bardzo dużo działek zakupionych, nieużywanych, nikt nie przychodzi. Dlatego w Teresinie robimy trzy razy więcej kosimy niż w innych wsiach. Te pobocza i rowy są już tak wysoko w prawo zarośnięte, że leżą na jezdni. A mieszkańcy dbają. U nas na przykład. Dziękuję. Może jak sobie odsłuchają tą sesję, to poczują się mieszkańcami tej gminy i ten apel dotyczy również tych mieszkańców, którzy kupili działki, to powinni zadbać o porządek. Bo jeszcze tak, jeśli są działki zarośnięte, nikt tutaj nie mieszka i wyrastają kosty ogromne, to marzymy jak na ten zgłosić. Oczywiście piszemy uporządkowanie, ludzie porządkują te działki. Bo to nie może tak być, że wszyscy dookoła swoje dbają, a jeden ma zarośnięto i te osty wysiewają się na wszystkie pola działki. Proszę bardzo, czy wiceprzewodniczący Łukasz Bartoś? Ja chciałbym poprosić o interwencję w tym wspomnianym Lepczyku, na tym odcinku, który został podmyty, w związku z tym, że ta inwestycja na razie jest wstrzymana i czekamy na uregulowanie tych wszystkich tematów związanych z własnościami. No, żebyśmy mogli po prostu każdym pojazdem stamtąd wyjechać. Chyba, że to zostało zrobione. Nie zostało zrobione, jestem po rozmowie z mieszkańcami z Lepczyka i wiedzą, że będzie to zrobione, ponieważ czekam na ten betonowy tłuszczeń, który chciałabym, żeby tam włożyć, żeby ta droga nie wypłukiwała po prostu. I druga sprawa, interpelację prosił o tą informację, którą Państwo ma pisemnie udzielić odnośnie tego rozstrzygnięcia. Tak. Przetargu, żeby to było w formie interpelacji i odpowiedź na interpelację. I druga sprawa dotycząca tej drogi po stole. Mam takie pytanie jeszcze, od kiedy i na jaki okres czasu ta gwarancja jest udzielona na tą drogę? Ja to mam teraz poszczególne. Nie, interpelacja. Dobrze, nie ma sprawy. Pan radny, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja to pani wójt, szanowna pani wójt. Kolejny raz miałem przyjemność służyć swoją pomocą moim sąsiadom i dalszym sąsiadom. Chodzi o bank żywności. Tutaj poświęcają się pracownicy gminni. Są tysiące danych miejscowości, w których jest ta akcja przeprowadzana. Chodzi o budynki. Ale do czego zmierzam? Osoby, które korzystają z tego pakietu pomocy, to myślą, że bank żywności to chyba z kosmosem, ma łączność bezpośrednią i te dane się biorą z nieba. Nie wiem, czy pani się tak dobrze modliła, albo ewentualnie oni są tak nieświadomi, bo do czego zmierza? Bo szanowni państwo, już wiem, skąd się biorą takie dziwne spojrzenia innych mieszkańców, którzy nie korzystają z tej pomocy, ponieważ już kolejny raz służyłem swoją pomocą. Rzeczywiście mieszkańcy, którzy przyjeżdżają nie jako osoby dowożone, tylko jako kierowcy tych samochodów, słuchajcie, większość z nas nie ma takich samochodów, może sobie jedynie pomarzyć o takich autach, w których ci osoby przyjeżdżają po dalej, więc już wiem, te osoby, które patrzą z boku, dlaczego ich to wolą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, teraz już osobiście to zaobserwowałem, osoby, bo w tych paczkach są między innymi puszki z rybką. W związku z tym panowie, którzy spożywali, mówiąc krótko i kolokwialnie, alkohol albo browar lub wino, papikiem pisane, powiedzieli, że rybka lubi pływać. No, w sumie no, słuszna uwaga. W związku z tym ja mam pytanie, no bo rozumiem, że te dane są przeznaczone dla osób, które podpisują określone oświadczenia, pani mówi. Tak. Czy ktoś weryfikuje prawdziwość tych oświadczeń, czy tylko im ufam, że jest to... grozi za to jakaś odpowiedzialność, ale czy też chroni jakikolwiek pracownik, nie wiem, czy to już kto, czy też tutaj pani kierownik, czy ktoś z pracowników gminy, zadał sobie trud i zweryfikował, czy ktoś podpisał się pod tym świadomy tego, że mówi nie do końca prawdę.
Bo naprawdę, no, słuchajcie, w oczy pfują te brytki, no, ani prezydium, ani ja nie mamy takich, a przynajmniej była pełna jasność. Od razu odpowiadam. Nie korzystamy. Proszę mówić za siebie. No. Proszę Państwa, jest to w zależności od dochodów w rodzinie i jeśli ktoś ma jakieś nieujawnione dochody, my o tym nie wiemy. Bo tak wiele osób pracuje na czarno, że trudno powiedzieć, czy on zarobił nawet jak pracuje na czarno. To, że pracuje i dorobił sobie, to ja nie mam nic przeciwko temu. Ale on to ma nieujawniony ten dochód. I my nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście zarobił 2000, czy zarobił 5000. Może na przykład ma z pracy napisane, że zarobił 2000, ale zarabia więcej. Tego jesteśmy w stanie zweryfikować. Nie to, żebyśmy sobie nie wiem jaki trud zadawali. Chyba byśmy musieli każdego pilnować cały miesiąc, czy czasami gdzieś nie poszedł nie drogą. Nie wiem. Natomiast jest to podstawa taka, że w zależności od dochodu na osobę wróci. A w programie mogą uczestniczyć osoby, które mają 1268 zł netto na osobę, jeżeli jest osobą samotną, a 1028 na osobę, jeżeli w rodzinie. Tylko chodzi mi, czy ktoś to wyrywkowo, no przykładowo, na literkę Z jedną osobę kontrolujemy i na literkę B, no bo to rozumiem, z PIT-u musi podać. Nie, przy skierowaniu sądowym kontrolowanym. Ktoś może mieć jakieś 5 milionów złotych. To jest dłuższa procedura, to nie jest tak, że przywożą i to przyjdzie, to nie. To jest naprawdę, my się do tego przygotowywaliśmy przez 2 miesiące, to jest układanie tych list i całe te procedury. Co miesiąc z każdej paczki się rozliczamy, sprawozdania piszemy. Co jest normalnie, to jest wniosek pozyskany, a nie pieniądze, a żywność i my się z tego bardzo skrupulatnie rozliczamy. Również z tego, kto może pobrać taką żywność. Tak, proszę bardzo, tutaj jest zarówno to, jeżeli Pan Radny ma informacje o konkretnym Jan Nowaku, zapraszam do siebie, weryfikuję. Bo jeśli Pan Jan Nowak w trakcie programu kilkumiesięcznego, nowy Mercedes za nie wiem ile tam, ile kosztuje, nie mam pojęcia. Więc można by to zweryfikować, ponieważ każda osoba, która była zweryfikowana przez ośrodek pomocy, która miała wywiad środowiskowy i korzysta z pomocy, a ci, którzy nie korzystali, przynajmniej ze 2 razy oświadczali, że jest to zgodne z prawem, że są świadomi tego, że co grozi za to, to zapraszam do siebie i już o konkretnym nazwisku będziemy rozmawiać. Zweryfikujemy. A nie można... Ja Państwu mówię, ja zawsze mam związaną guzię, bo nie mogę za dużo powiedzieć. Mówię bardzo ogólnie i być może to różnie jest odbierane. Nie mogę w szczegółach. Zapraszam do siebie, zweryfikujemy tą osobę. Jeszcze jedno drugie pytanie. No ja bym jeszcze, mam też właśnie tutaj prośbę do Pani Wójt, chciałbym ją uprzedzić, że no mimo kosztów i prawie 300 tysięcy, jeśli chodzi o utrzymanie jednego działu klas, to musi się Pani spodziewać z prośbą rodziców tutaj ze szkoły w Drużbicach o to, by klasy obecnie trzecie, a za chwilę klasy czwarte były klasami dwuoddziałowymi. To tak uprzedzam i to również radnych, że musimy się liczyć tutaj z prośbą rodziców i z przygotowanym być na to, że trzeba będzie wydać te pieniądze, no bo to jest dla rodziców w Drużbicach nielogicznie zupełnie, że szkoła w klasach będzie miała od 12 do 14, być może, że będzie to 15-osobowa, natomiast klasa w Drużbicach by miała klasę 31-osobową. No bo ci dla nich jest nie do przyjęcia. Ale jeszcze trzeba wydać prawie 300 tysięcy złotych, a to muszą być tam. Ale jak nie ma Pani sekretarz, to mówimy, to chyba nie, jeżeli nie zgodnie, to zawsze powiedzieć mogę? Dziękujemy za uprzedzenie, bardzo się cieszę z tego uprzedzenia. Dziękuję na wiadomości. Mówię z Pani Wójt, prawda, radny kierował Pani Wójt, ale ja też prosiłem jej też uprzedzenie. I doceniam, że zostałem uprzedzony, bo jest Panią Wójt. Proszę bardzo. Znaczy, ja bym z Państwem odpomniałem, że mówię, ale mam tylko jedno stwierdzenie i jedno zapytanie. Stwierdzenie takie, że dotyczące tej pomocy żywieniowej. Wiecie Państwo, że cuda się zdarzają, może ktoś przyjeżdżać ładnym samochodem, a żadnego dochodu już była tutaj nie mieć. No daleko szukać, nie będę wymieniał imienia, nazwiska, są osoby, które na przykład rozkładają świadczenia majątkowe, nie mają żadnego dochodu, wpisują w oszczędnościach, że 3 euro tylko mają, bardzo się oceni, a też dobrze żyją na dobrej stopie, także nam też cud bardzo chwała tej osobie. I teraz mam jedno zapytanie, tutaj do kolegi Łukasza, nie wiem, właśnie Łukasza, czy powiat organizuje jakiś konkurs na najwyższej podprawy, bo ja bym chciał tutaj wysłać Publicę zgłosić, bo ta trawa to jest ponad pasję. Co? Czy na najwyższej podprawy? Na terenie powiatu. Na terenie powiatu, w drodze powiatowej. Czy kiedy będzie powiat wygaszał przy tych
powinna będzie od poniedziałku, natomiast kiedy zaczyna program? Również od poniedziałku. Rozumiem. Ale chyba jak się Ja mam pytanie do pani wójt, bo w planie budżetowym na 2018 roku 80 tysięcy przeznaczone na drogę na Rawicz Podlaski, kiedy to będzie realizowane? To już umowę podpisaną mam. Bo już jest wykonywane to, co odpowiadała tutaj radny Kociołkowi. Mamy podpisaną umowę. Mamy podpisaną umowę, to mamy 80 tysięcy. I powinni tam lada dzień wejść. Lada dzień wejść, tylko słuchajcie, że nie można, sami wiecie, że teraz po tych deszczach, no nie można tą wodę wrzucać tłucznia, bo to jest przepadnie, no musi być sucho. Naprawdę polecam, wiedźcie, tam dzisiaj zobaczcie, jak droga już odgadka. Czy tam jest w domu układam? Będzie rozkładaniu i będzie rozkładaniu. Wystarczy, no, do radnego pociąga nie wystarczy. Ale do tej drogi, to tam na co będzie tam, dotąd za te 80 tysięcy wystarczy, ale całością drogi. No i tutaj mamy naprawdę, bo to zabieje ten kawałek. Drugie pytanie to być może tutaj do prezydium czy do pani obsługi radnej. Czy zebrała się komisja w sprawie pani odnośnie propozycji pomocy? Czy coś ta komisja ustaliła już? A ktoś, to formalnie się zgłosił na przykład do nas, bo na przykład nie wiem. Znaczy no formalnie, no, pani się zgłosiła. No, formalnie powiedziałam, że chętnie będę pracowała, ale tak naprawdę ta komisja się jakby, myślę, że to nie ukonstytuowała, ale tak naprawdę to miała być grupa po prostu tak osób wspierających pani jako komisja. Nie wiem, bo tutaj chyba pan przewodniczący to zainicjował. Ja tak naprawdę teraz dałam pani Kasi. Czy dzisiaj po sesji na przykład byśmy mogli się spotkać w sali, no, ale okazuje się, że jest komunia w Różbicach. A mówię, no nie chciałabym tego wiązać stricte z urzędem gminy i tak dalej, więc tak naprawdę nie, ale bardzo chętnie wskażemy jakieś kierunki pomocy, jakby kolega chciał. Dziękuję. Dziękuję. Ale każdy może z Państwa, każdy z nas w radzie, to ma. Nie tylko radny. Nie tylko radny, oczywiście. Każdy z nas może. Dlatego ja zaproponowałem wykupienie chociażby tej działki przy sklepie, takie przekazanie. No jest wielki panel, sprzedam działkę. Centrum Różbic, przecież gmina może to kupić i przekazać. Gmina czy rady się nie się wybudować. Ale gmina nie może wybudować własnej działki, bo wszyscy mieszkańcy chcieliśmy działki. Ja też chcę radny Maciej Duży. Ja jeszcze tak nawiązany w tej pomocy przyjemnościowej, znaczy do pana radnego radnego chciałem zwrócić. Panie Mariuszu, no, są sytuacje, że ludzie, którzy otrzymują tą pomoc, to nie mają czym przyjechać, ale jednak jest kilkanaście kilogramów tej żywności różnych, czyli to są słoiki, puszki, co ja wiem, i ryż. I ktoś kogoś na przykład prosi, sąsiada, a są sytuacje takie, że ktoś to ma i przysługuje mu, ze względów zdrowotnych nie może przyjechać. I wtedy, że tak powiem, składa upoważnienie, tak pani kierownik, i osoba z upoważnieniem przyjeżdża i tej chorej osobie odbiera. I ten raz przyjeżdża może rowerem, raz przyjeżdża samochodem takim, lepszym, gorszym, no ale są takie też sytuacje. Nie można powiedzieć, że ten, co otrzymuje pomoc, to jest Mercedesy. Tak? No może są też takie sytuacje, nie wykluczam. Dlatego, tak jak pani kierownik powiedziała, jeśli taka osoba jest, to proszę zgłosić. Zapraszam, ma minimum 10 kg, 5 osób, 50 kg. To są starsze osoby, jeśli mają dochody poniżej minimalnej skarbskiej, jak pani sekretarz mówiła, to zawsze są renciści, rolnicy, spracowani, przecież siły nie mają do tego, żeby w siatce jeść, jak jest na przykład żywność dla siebie, do której potrzeba, czy pan lewa na rację. Tak, to powinni się bardziej dziwić, że korzystają z pomocy. Słuchajcie państwo, to już jest tak zorganizowane, ludzie sobie zorganizowani między sobą, że sobie wzajemnie przywożą. I niech tak zostanie, nie czepiajmy się takich bzdur, bo niejednokrotnie jest właśnie tak, jak tutaj radny Okuszek mówi, że ktoś przywozi. Ja pamiętam, ale to jeszcze nie z tego rozdania, z poprzedniego, mówiła mi żona tutaj radnego, że pojechała, żeby odebrać dwóm osobom tam z Dowina. No to od razu poszło, no nawet biorą i takie bogate, więc ona mówiła, że nie pojadę, więc ja się wstydzę.
Tak, powiedziałam, nie wiem, czy raz jeszcze nie Ale już się kończy ten program, to było ostatnie rozdanie tego programu. Zakończyliśmy wczoraj. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bo to jesteśmy tutaj. Nie ma. Dobrze. A pytanie jeszcze. Jest dzień samorządowca. Nie rośnie łącznie z tymi drzewami w rowach. Chciałbym wszystkim życzyć jak najlepszych pomorów, wszystkiego dobrego, właśnie z okazji tego naszego dnia samorządowca, który przypada też w maju, w tym bardzo pięknym miesiącu. Dziękuję bardzo.